No, Rochu, proszę bardzo. O, zaczynamy. Dobrze. To witam was, moi drodzy gracze i nasi drodzy widzowie, czat oraz wasze rodziny na drugiej już przygodzie, znaczy drugiej sesji naszej nowej przygody Nowokrąg. Wracamy do naszej tutaj czwórki bohaterów po tym, jak brawurowo uciekli z celi śmierci w Casa de Comerade, największego miasta na trójkontynencie, znajdującym się na orbicie gwiazdy zwanej Rebrillą. Ich ucieczka była szybka i bardzo krwawa, ale mimo wszystko skuteczna. I po właśnie zabiciu ilu? Trzech strażników, upiciu pozostałej czwórki i podniesieniu alarmu na całe miasto, opuścili się oni po zachodniej ścianie muru i ruszyli gdzieś w odmęty nocy, czując na swoich karkach i słysząc za sobą pogoń. I właściwie w tym momencie przerwaliśmy. Więc powiedzcie mi, co robicie? Aktualnie jest późna noc. Korona i w sombry rozświetla tą wspaniały dzień, tą wspaniałą ciemność. Widzicie fałszywe gwiazdy nad wami oraz pewnie spodziewacie się, że błysk północy gdzieś z zachodu niedługo ostrzeże was właśnie o tym, że mija północ i za następne ile? 6 godzin wstanie z powrotem Irsombra, Rebrilla. Dobrze, czyli skończyliśmy w jakimś szczerym polu, tak? Tak, właściwie znajdujecie się pod murami, pod zachodnim murem Casa de Comerade. Okej. Okay. Sądzę, że możemy założyć, że, bo niestety nie mówiliście, w którym kierunku uciekacie, ale tak niesieni po prostu adrenaliną ruszyliście trochę na zachód. Tak, może... mówiliśmy chyba, że ruszyliśmy prosto na zachód. Tak, dobra, na pewno. Czyli wzdłuż rzeki Centy ruszacie na zachód. Jakoś tak. Wzdłuż wybrzeża. Dobrze, no to szybkim krokiem, prawie że truchtem zasuwacie właśnie w ciemność, otoczeni mgłą, która sączy się z tej rzeki. Rozmawiacie o czymś, robicie coś, planujecie coś. O, to wszystko to nie tak miało być. To jakieś nieporozumienie. Teraz naprawdę mają za co zamknąć pas! I pokazuje na Kae i Vincenta. Z więzienia nigdy nie uciekałeś, piwaczku? Byłem w miejscach, w których ty nawet sobie nie wyobrażasz. Ale wychodziłem stamtąd bez rozlewu krwi. A jednak jesteś wolny dzięki nam. O, jestem wolny wyłącznie dzięki temu. Dzięki tobie. A jak? Gareth, ja też na razie nawet nie znam waszych imion. I to nie jest pora na kłótnie. Musimy uciec przed pogonią. Są prawie tuż za nami. Czy ktoś zna w okolicy jakieś schronienie? No, miasto, a nie, kurczę, szczere pole. W mieście? A. Tak. Padłaś na głowę, literalnie zresztą, ale teraz wszędzie w mieście są ludzie Brylana. Dobrze, jeśli chcecie, wrócimy do miasta, ale na pewno nie teraz. Chciałbym najbliższe... wrócić, ale jak zauważyłeś, najbezpieczniej będzie się gdzieś ukryć. Proponuję domostwa prostych ludzi, jakieś poddasze bądź stodoła. Zgadzam się. Naradzimy się potem. Wiemy, w którą stronę iść? W którą stronę jest najbliższa osada, farma? Możecie spróbować wypatrzeć jakąś w
w oddali. Czy wiecie dokładnie, gdzie by się znajdowało jakieś gospodarstwo, to musielibyście rzucić na survival tudzież historię. Ci, ja nie którzy wiem. Są przynajmniej z tych stron. Okay. Ja nie mam pojęcia, ale no nie mam pojęcia. Mogę spróbować poszukać tak wzrokiem po prostu. To ja rzucam na historię w takim razie. Dobra, a ja na survival. Vincent próbuje sobie przypomnieć. Gareth. Survival. Survival, ty próbujesz. No ja na percepcję. 19. Percepcję, dobra. No to ja też na survival. Dobra, to ile mamy? 20 naturalna. Wow! Pierwszy rzut. Nice. Brawo. Dobra, i na co rzucałeś? Na survival? Na survival, no plus 2 będzie. Ja 19 na historię dodatkowo. Dobra. Ja 15 na percepcję. Dobrze, to w takim razie, a KE? 15 survival. 15 survival. Dobrze, to wszyscy mniej więcej jesteście w stanie wymyśleć, gdzie można byłoby iść. Mianowicie farm wzdłuż rzeki może nie być aż tak dużo. Na pewno znajdują się dalej, ale to o wiele dalej. Wiele mil stąd znajduje się następna osada. Jeżeli chcielibyście szukać jakiejś stodoły, tudzież może nawet poprosić kogoś o pomoc w jednej z wielu farm, które znajdują się dookoła Casa Comerade, musielibyście skręcić trochę bardziej na północ, gdzie jest więcej żyznej ziemi i gdzie jest też więcej pastwisk dla młotogłowów. I sądzę, że teraz tak, ci, którzy dobrze rzucili na survival, wy jesteście po prostu w stanie odnaleźć ślady po wypasie bydła. Wypasie bydła. Ale z tego bydlaka. Jednego, wiecie, jest tylko jeden. Największe bydle. Ale mają bydle. Tylko jedną krowę tam i ona jest ogromna. Nie dziwię się, że tacy wkurzeni byli. Vincent zabił drugą. Jest tylko jedna. No, dobrze, możecie ruszyć jakby tymi śladami tych wypasów, tych ogromnych stad, równie wielkich zwierząt. Dobrze, co jeszcze? Historia. Ty, Vincent, bardzo dobrze pamiętasz jedną z tych farm, w której już, może nawet się już raz kiedyś tam schowałeś w stodole, kiedy przeczesywałeś okolice. I Malvin, przypomnij mi rzut. Percepcja 15. 15, to gdzieś na północ widzisz w dużej odległości już, no gdzieś tam na horyzoncie, może trochę przykryte przez mgłę, ale jakoś widoczne ślady pól. Rozpoznajesz kołyszące się na nocnym wietrze zboże, tudzież kukurydzę i widzisz może gdzieś jakiś wiatrak, ale to dość daleko. Okej. Okay. Pomimo ciemności. Chwila, bo ty nie widzisz w ciemnościach. Rzuć nie z adwentadżem. Sorry, zapomniałem. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz. Okej. Okay. Możemy też uznać, że nic nie widzę. Nie, no rzuć. No tak, 11. 11. Widzisz mniej więcej to samo, tylko gorzej. Okej. Okay. Trudno ci ocenić odległość po prostu. Spoko. Proponuję, to co widzicie. Proponuję iść na północ. Ślady wskazują, że istnieją tam farmy i pastwiska. Można by się ukryć wśród okolicznych ludzi. Może w jakiejś farmie. Nie. Nie, że mam coś przeciwko, ale chcemy się w takich warunkach chować. Możesz zawsze wrócić do celi, jeśli tego chcesz. Słuchaj, ja nie wrócę do celi, bo jestem po prostu niewinny. Nie to co ty, morderco. Ja się jestem niewinny. Kłótnie potem, idziemy. Najważniejsze teraz się ruszyć, bo nas po prostu dopadną, jak będziemy stali w miejscu. Wydaje mi się, że znam miejsce. Gdzie tak. jest? Gdzie to miejsce? Ślady powinien nas poprowadzić. To właśnie tamte okolice. A daleko na północ? Trochę daleko na północ.
daleko. Sądzę, że tak z 2 godziny marszu. Okej. Okay. 2 godziny marszu. To jest na północ od Kasa. Nie, na północ od waszej aktualnej pozycji. Bo już okay. Trochę wyszliśmy. Czyli to jest północny zachód bardziej. Na północ od was, na północny zachód od Casa de Comerada. Tak. Tu, gdzie ale to też nie są ogromne takie odległości. To nie jest tam, to może być, no nie wiem, pół mili od miasta może. Okej, okay, okej. Okay. Ale ślady widzimy i wiemy też mniej więcej, gdzie to jest. Tak, więc nie wiecie, jesteście okay. W stanie jakby znaleźć te ścieżki, którymi pasterze, młotoboje zaganiają młotogłowę do swoich tych, no po swoich pastwiskach je przeganiają i na noc zaganiają je z powrotem w bezpieczne miejsce. Dasz radę, no. Piratko? Dam, tylko on pewnie głodny jest, dlatego nas tam prowadzi. Krówkę by sobie wciągnął. Dobra, bez takich. Nie możemy się w końcu kłócić. Na pewno nie teraz. Tak, ja się nie kłócę. Musimy ruszać naprzód, ale byle nie za bardzo na północ. Dobrze? Byle nie za bardzo na północ. KF, słyszysz w swojej głowie. Hipokryzja. Jecho tam. Dobra, to ja ruszam ścieżką, którą odkryłem i rzucam tylko za mną. Dobra, w takim razie ty prowadzisz, tak, Garrett? To Garretta. Jeśli ktoś chce mnie wyprzedzić, też nie będę jakoś tak, ponował. Zasady podróży w D&D, ponieważ nie mieliśmy okazji ich za dużo. Jej! Są 3 typy jakby poruszania się. Możecie poruszać się szybkim tempem, zwykłym tempem albo powolnym tempem i w zależności od tego, co robicie po drodze, to tempo się zmienia. Czyli jeżeli chcecie pędzić, ale być bardziej widoczni, podróżujecie dużym tempem, ale łatwiej was zauważyć. Jeżeli chcecie być wolniejsi, ale trudniej, żeby was było zauważyć, podróżujecie wolnym tempem i normalne tempo to jest tak pomiędzy. I to też jest ryzyko, że jeśli za dużo podróżujecie wolnym tempem, że możecie sobie, przepraszam, szybkim tempem, możecie sobie wyrobić zmęczenie. I wtedy rzucam cię na Constitution i sprawdzamy, czy się zmęczyliście. A jakie już mam zmęczenie, to coś mi robi do samego tego, czy nie? Na razie nie. Jakbyś miała 2 zmęczenia, to byłby problem. Bo przy 2 zmęczeniach znaczy, poruszasz się. Tak na ten survival, na survival panie rzucić disadvantage, ale dobra, to już będę pamiętać teraz. Tak, ale Garrett rzucił wystarczająco dobrze. Tak, ale to już przypominam tylko, że sobie też mam. Tak, musimy odpowiadać. Muszę ten zwykle. To ja bym wybrał normalne tempo jako kompromis między szybkością a skrytością jednak. No, spieszy nam się całkiem. Czy się inni zgadzają? Dobra, no to nie rzucacie na nic, bo po prostu idziecie zwykłym tempem. No ja się zgadzam. Nie możemy ryzykować bycia zauważonymi. Tak. Ale nie ma co wejść wolno iść, bo no. Tak. Bo mogą za nami gonić. To kieruje się ścieżką, aż do ujrzy jakieś zabudowania, szałasy. Dobrze, czyli ruszacie na północ. Czy możemy jakoś zmylić właśnie pogoń, nie wiem. Możemy próbować. Możecie próbować. Jest taki trik. Mówię do tego, kto idzie na końcu. Czy to będzie KF, czy Vincent? Nie wiem. To już od was zależy. Dobra. Jaki macie marching order? Ja idę drugi. Okay. Dobra. To mogę ja mogę na końcu. To możesz zamykać. No. Można wziąć taką szeroką taką gałąź liściastą i zamiatać za sobą kroki. A to jakbyście po śniegu szli, a wy idziecie po takiej szorstkiej trawie. Więc... Po szorstkiej trawie? No. A, no to okay, są pastwiska, nie? Więc... A to są, czyli to jest w ogóle otwarty teren, tak? Tak. Okej. Okay. Tak. To jest wszystko ścięte, to jest, taki... jest tutaj już nie ma lasów. To może biegnijmy jednak, co? No tutaj już dawno nie ma lasów, bo zostały wykarczowane przez tych, którzy budowali Casa de Comerada. Przy czym jeszcze to jest ten taki specyficzny teren kontynentów, które spotyka się na Nowokręgu, bo to są tak naprawdę zlepki asteroid, na których narosło coś. Czyli
to nie jest równy teren, on jest pełen właśnie szczelin, pełen jakichś zaułków, rowów, kiedy te po prostu te wielkie skały są sklejone ze sobą, no ale są nadal. Okej. Idźmy szybciej, bo nas tu przylipi zaraz, bo tu widać jak na dłoni. Vincent... No, widzicie miasto stąd, nie? Vincent zbliża się do KF. Mhm. Na odległość kilku centymetrów do jej twarzy. I... Znaczy, nie boję w ogóle, w sensie... Tak okej. Mierzysz go wzrokiem. Tak. Coś badam wyraźnie. Odsuwam się i wyjmuję kamyk, który wcześniej pokazałem, jakby zaprezentowałem jako świecący. Trzymam go chwilę w dłoni. Przykładam do głowy. I podaję też go KF pod nos. Chcę, żeby go powąchała. Pachnie jak ona. Co to jest? To tak wali. Czyli działa. Rzucam go. Dobra. Inspiracja, bo to było dobre. No, dobra. Powtarzam ile to dwa razy. Ile kamieni zrobić? Gdzie to tyle, ile masz infuzji. Equal to your intelligence modifier. Czyli 3 chyba, nie? Tak, u mnie 4, 3. Czekaj, Intel modifier to będzie. Sorry. 4. 4, no to możesz 4 takie kamienie wyprodukować. Tak, 4 kamienie, 2 pachnące jak KF i 2 pachnące jak ja. Dobra. Dobra, to rzuć proszę to na taki, rzuć na swoją casting ability. Jak dobrze to zrobisz, wiesz, jak dobrze to ci uda się. Czyli na inta po prostu rzuć. Dobra. I dodajesz proficiency do tego. Dobra. Tak jakbyś dodał spell attack modifier do 14 do plus moje proficiency... Boże... 2. 2, tak. Czyli 16. A jeszcze int. Plus int, czyli 20. No. Dobra, prof plus int. Bardzo dobra. Pachnące kamienie. Okej. Okay. Zostają rozrzucone w okolicy, podczas gdy przechodzimy sobie spokojnym marszem. Nice, dobra, podoba mi się. No, inspiracja, jak już nie mówię. Ja was poganiam. Szybciej, nas tu widać. Proponuję właśnie, żebyśmy jednak przyspieszyli kroku. Kawia pyta, jak pachnie Vincent. Nie dałem nikomu do powąchania mojego kamieni. Odpowiadam KF. Teren jest trudny, jest noc. Nie wiem, czy wszyscy tu widzą w ciemności. Myślę, że bezpiecznie będzie jednak szybkim, ale marszem, ale nie na złamanie karku. Dobra. Już szybciej po prostu też nie dam rady. Ja byłem zamknięty. To nie jest tak, że ja byłem tam 2 dni. Nie wiemy też, kto obozuje w okolicy. Możemy się na kogoś natknąć. Nie chcemy komuś wbiec do obozu. No to może ja się rozejrzę, co? Nie. Bo ty robisz najwięcej hałasu, co już wiemy bardzo dobrze. Jeśli będziemy biec, będziemy wyglądać podejrzanie. A jeśli będziemy iść miarowo, będziemy po prostu zwykłymi podróżnikami. Więc po co wprowadzać Wiele bym chaos. Dał, żeby być teraz zwykłym podróżnikiem, więc chociaż poudawajmy. No to jakby nieprzekonana, jakby wbijam się z szyku i chcę po prostu stealthować i szybciej jakby być przed nim. Chcę się ukryć, pokazać, udowodnić im, że umiem jakby się skrywać. Dobra, czyli scout ahead robisz. Tak, scout ahead jakby i stealthuję też, żeby sprawdzić, że Dobra. Udowodnić im. Nie wiem, czy mi się uda. To survival. Dobra. Nie, sorry, przepraszam. Najpierw stealth. Pamiętaj o tym. Potem survival albo perception. W zależności, czy szukasz śladów, czy się rozglądasz. No to ja mam disadvantage, więc mam 10 na stealth tylko. Okej, widzicie, jak nonszalancko KF po prostu idzie do przodu. Bo ja mam jeszcze zmęczenie, nie? Więc ja po prostu taka... Wręcz tupiąc taka obrażona. KF? W sumie ja, piratko, co ty robisz? Przecież ukrywam się. Wracaj do szyku. Co mnie widzisz? Widać cię jak na dłoni, ale to może po prostu twój urok.
Dobra, dobra. I wracam obrażona tylko. Myślę, że... Dobra, to Gareth, proszę. Przepraszam oczami. Gareth, skoro ty prowadzisz, rzuć na stealtha. Nie na stealtha, na survival. Czy... Na survival, dobra. To będzie 6 plus 1, 7. Dobra, idziecie trochę. Może godzinę idziecie, może trochę mniej. I ty w pewnym momencie, Gareth, gubisz ślad. Zatrzymujesz się i nie widzisz go. Mam złą wiadomość. Zgubiłem ślad. Dobra, weź się przesuń. Malwin po prostu zatrzymuje się, podnosi ręce i tak i się rozgląda. Wiesz, przypycham przez ciebie i jakby zaczynam szukać sam. Vincent, ty coś wspominałeś, że kojarzysz okolice? Rozglądam tak? się. Jakieś wskazówki? Czy mogę coś kojarzyć teraz tutaj wokół mnie? Dobra, to mniej więcej jesteś w stanie przypomnieć sobie, wiesz, no bo widzisz po swojej prawej miasto, więc jesteś w stanie tak cyrklować jakby dookoła, żeby wiesz mniej więcej, gdzie natraficie na cywilizację, ale nie, to nie jest, wiesz, pewność. Okej. Po prostu idziecie przez pastwiska, już nawet weszliście, minęliście po waszych różnych stronach parę ogrodzonych takim niskim drewnianym płotem pól jakichś roślin uprawnych i no jesteście w pobliżu, ale nie wiesz jak bardzo. Okej, okay. Ale jestem w stanie wskazać ogólny kierunek. Tak, ogólny kierunek jesteś w stanie wskazać. Jeśli ruszymy w tym kierunku, powinniśmy coś znaleźć. Dobra, No, powinniśmy się posłuchać i po prostu... Ja już widzicie wyraźnie, że już jestem załamany stanem niekompetencji wszystkich dookoła. Posłuchać i pójść i pozwolić po prostu sobie znaleźć coś. Bo myślę, że warto byłoby się gdzieś schować dziś. Dobra, Vincent, wskaż kierunek. Okej, okay, więc tak jak mówił Roch, kierunek, w którym podejrzewam, że będzie cywilizacja. Dobra, to teraz prowadzi Vincent. Tak. Ja. I ty możesz użyć albo percepcji, kiedy próbujesz znaleźć cel, którym idziecie, albo z survivalu, kiedy bardziej, wiesz, terenie tropisz, albo możesz użyć historii, po prostu sobie przypomnieć kierunek. No to używam historii, żeby rozpoznać. No bo już tu byłeś, więc możesz użyć historii. 20! Wow. 25! Nice. Dobra, muszę zresetować table. 26! Muszę zresetować tabletopa, widzę. Dobra, no to stajesz przed sobą, rozglądasz się, widzisz po swojej prawej mury Dekomeradę i słynną wieżę biblioteki i od razu sobie przypominasz odpowiedni kąt, jak powinniście iść. I rzeczywiście, kiedy pewnym krokiem ruszasz do przodu, w pewnym momencie za tego nierównego horyzontu pojawia się błysk okien jakiejś hacjendy. I widzicie też właśnie w jasnym nocnym świetle korony Irsombry, że nie dosyć, że pali się światło, to jeszcze z komina leci dym. Biała smuga właśnie, wyraźna w nocy. Okej, okay, ja chciałbym... Na tle fałszywych gwiazd. Czy wiadomo, że to są jacyś farmerzy? Podejrzewasz, że tak. Mieszkają na farmie, mają pola dookoła. Okej. Okay. Chciałbym wycenić ich dom. Zamożność? Tak. Dobra. Kurde, co by to było? Chyba inteligencja po prostu? O, oh, shit. Nie percepcja jakaś? Nie. Dobra. Bo ty musisz policzyć trochę, nie? Że to kosztuje mniej więcej tyle. W takim stanie są te... Robisz jakieś otwarcie, Kuba? Nie, w głowie. Okej, dobra. A ja natomiast w tym samym czasie, skoro tutaj nas prowadziłem moją historią, to też chciałbym sobie przypomnieć, co wiem o tym miejscu. Oj. 2. W tej 20 jeszcze.
Kurde, tam musi mieszkać naprawdę dziany rolnik. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Wincencie? Co ja wiedziałem o tym miejscu? Skoro doprowadziłem tutaj znajomość okolicy i byłem już na pewno tutaj, to czy, jakie mam doświadczenia z tym miejscem? Więc tak, wiem. W twoich nocnych poszukiwaniach tu zaglądasz rzadko, ponieważ oni nie mają zwierząt rolnych. Okej. Okay. Znaczy, nie takich, co by cię interesowały. Tam pewnie kurii są i piesek, ale nie mają młotogłowów. Dobra. To są raczej farmerzy niż rancherzy. Okej, widzimy po dymie, że są ludzie w środku. Możemy zapytać o schronienie. Albo ukryć się po cichu. Super pomysł. Wiem, tak, ja... Rozumiem, że nie, rozumiem, że chcecie uniknąć rozlewu krwi. Tak, chcemy. I tym razem będę bardziej stanowczy. Myślę, że oni też mogą równie dobrze wezwać kogoś, jak zobaczą nas. Oj, to prawda. Mogą nie wydać się tacy gościnni, ale z drugiej strony, jeśli ugoszczą nas, to mam dobre przeczucia co do tego miejsca. I patrzę takim bardzo... Bardzo wąskimi oczami patrzę w okna. No pomyślmy o tym. Malwinie, Galecie, wyglądacie na osoby reprezentacyjne. Jeśli myślę, że... Tak, ale półżywa piratka mniej. Jak właśnie wygląda KF po tym upadku? KF jest, znaczy bliżej... Znaczy jest jakby w sensie... Najlepiej, żeby to opisała. Piraci z GIF jakby są znani z różnych historii, że jedzą niemowlęta i w ogóle, także jakby wiecie... Jakby to jest takie, że ktoś widzi i po prostu diabeł, nie? Po prostu dla tej osoby. Także... Z jej aparycją... Właściwie możecie rzucić na historię, ile wiecie o piratach z GIF, co chcą. Okej. Okay. I po ich wynikach ty, Paweł, ocenisz, dobra, ty dobra. Wiedzą. Dobra, Kogaming. 11. Na historię? 11 też. Tyle samo wiemy. 15. 15. Dobra, czyli ile? 15 i ten? 11 i 2 jedenastki. Jak myślisz, ile wiedzą o piratach z GIF? No to ja myślę, że oni właśnie też słyszeli takie historie Kuba z Barto, że tam wiedzą niemowlęta i w ogóle zażynają, a Bartek bardziej wie jakby o całej jakby takiej społeczności, nie? Że tam żartają, że to, coś, bo Bartek rzucił 15, tak? Garet. No, Garet. No, Garet wie. Tak, przepraszam. Więc Garet jakby wie, że to są bujdy, że jakby po prostu są piraci, którzy rabują, faktycznie są brutalni, ale jakby wie, że te historyjki to są bujdy, które gdzieś tam opowiada się dzieciom, nie? Więc jakby wy znacie tą historię taką przesadzoną, No to Garet, wiesz, no to są piraci. Są dość okrutni, ale nie są potworami, nie? Bardzo, bardzo ryzykowne pytać o nocleg. Tak, Vincent? A jeśli piratka będzie jeńcem? To już jest pomysł. To już jest pomysł. Próbowaliście dotrzeć przed nocą, ale zapadła ciemność. Wolicie znaleźć schronienie, oferujecie też złoto. Potrząsam złotem, które złapałem wcześniej zarazem. Tak. A masz od strażników, rację. Ty masz swój strój. Każdy uwierzy, że przecież... Owszem. Pojmałeś tę wariatkę. Sytuacja dość prawdopodobna, tylko nawet jeśli piratka będzie w roli więźnia, nadal to może odstręczyć farmerów, ale... Nie. Oni... Ja zostałem napadnięty. Dobrze. I żądam teraz sprawiedliwości. Zgadzam się na plan. To wymyślmy tylko teraz historię. Piratko, zgadzasz się? Będziecie mnie pętać, wiązać? Spróbujcie tylko. Ja od razu ręce podnosić. No. I Malwin o czymś pomyślał i odchodzi na bok, śmieje się. To może kompromis, jakiś oszukany węzeł, który będziesz mogła w każdej chwili wyswobodzić się z więzów. Ktoś zna takie sztuczki?
I co, będziesz tak żenić bałach na wydrę, myślisz, że się nie zorientują? Serio? Wiesz, oni... Każde kłamstwo można wesprzeć odpowiednią motywacją. Mam tutaj trochę sztuk złota. KF, ty w ogóle masz siłę iść dalej? Spadłaś z muru, jesteś wycieńczona. Dobra. Ryzykować dalszą wędrówkę? KF, Piratko, jeszcze nie znam jej imienia. Ale dacie mi się tam jakoś tam przyciąć komara, co? Chcę się wyspać po prostu. Wymyjesz się, wypachnisz, zrobisz wszystko, co chcesz. Ludzie na pewno nam pomogą. Dla twojego bezpieczeństwa byłoby to na miejscu. Dobra, ale... Lepiej mi zwiążcie usta, bo jak coś teraz palnę, to... Nie ręczę za siebie. Niech to będzie realistyczne, dobra. Niech będzie. Musimy tylko o spokój. Dobra. Nie no to jakby ja jedę na to i ręce wystawiam, że macie. W sensie nawet mówię, żebyście mnie związali, bo po prostu... Boję się, że mi odwali, nie? I coś. Okay, ja bym chciał zawiązać supeł taki, który jednym pociągnięciem jest. Znaczy fałszywy supeł po prostu. Tak, tak. Sądzę, że to jest proste. Nie musisz na nic rzucać. Ja mogę też pomóc, okay. Nie? Ja też mogę pomóc. Tak, KF też, no jest marynarką? Marynarką? Nie, tak się nie mówi. Słuchajcie, zaraz przyjmę. Jest. Wiąże. Jest jammerny, jest... Jak ja na nich namówiłem, jest czarynarzem, więc. Czarynarką jest. Więc wie, zna takie węzły. Sądzę, że bez problemu nic nie musicie rzucać. No dobra, to tak. Dziadek będzie grał osobę poszkodowaną, a. Jaki ty, Vincent? Przedstawimy się sobie potem. Na razie jesteśmy sobie prawie obcy. Znam tylko imię Vincenta, tak naprawdę. Vincent, wymyśl twoją historię w tej całej przygodzie. Więc gdy ty mówisz, moja... Nawet nie znasz jego chyba imienia, on podałem mówił na siebie chudy, a nie, on podałem. Się przedstawił. Tak. Mi dobra. Się akurat przedstawił telepatycznie, tak, tak. Vincent. Okay. Kiedy to mówisz, widzisz jak mój płaszcz przybiera kolory Gardis. Dobre. Ale nadal jakby jesteś w takim prostu kształtem w płaszczu? Tylko tak, dalej jestem w tym płaszczu. Po prostu mam takie... Pojawiają się... nie ma teraz eksperta od kolorów Gardis, więc nie jestem pewien. Ale zakładam, że jakieś złote... O, jestem. Kolory Gardis. Bo to są różne, możesz ale... jedynie skopiować te, co widziałeś. To możesz mój skopiować. Gareta, tak. Gareta. Kopiuję Gareta. Możesz, ty byś wiedział ewentualnie... jako Vincent, byś znał właśnie konsjerzy, bądź Guarderię, więc albo gwardię, która jest taką strażą miejską bardziej, z takim wojskowym skrzydłem, albo konsjerów, którzy są no, takimi hospitalianami. Okay. Tak, ogólnie to tak, mogę tak powiedzieć, że wiesz to, że na pewno gwardia, czyli czarno-czerwoni, to jest po prostu straż miejska. Taka najbardziej taki mięsień. Rozpoznawalna też na wsi. Na pewno. Tak, oni rządzą miastem i okolicznymi ziemiami. Bo konsjerż to bardziej jest takim, nie takim militarnym, tylko on pomaga bardziej hospitality nowo przybyłym, tak, kolonistom oni i tak dalej. Pomagają rannym, leczą ich, ale także nowo przybyłym kolonistom pomagają dostać się do nowego domu, czyli też organizują karawany na orczym szlaku i osłaniają je przed zagrożeniami na trakcie. Dobra. No to przybieram czerwono-czarne kolory straży. Widzicie, jak pojawiają się pasy i też te, które już widziałem, pewne symbole świadczące o tym, że jestem. Należy do Gardis. Symbole, tą umiejętnością będzie ciężko. Okej, to jest jakoś symbole, kolory, ale wiesz. Okej, dobra. Taki uniformu możesz takiego, wiesz pasy co chodzi. Zrobić, nie? Dokładnie, o to mi chodzi. Bo nie nosisz na sobie ekranu LCD, żeby... Projektuję, więc po prostu wyświetlam to, co wyświetlam jest za mną. Napis, nie jestem podejrzany. A masz, wyświetlam to, co jest za mną i mnie nie ma. A masz tak. Prestidigitation? Nie. Nie masz, dobra. Trudno.
Dobra, to Vincent Strażnik, ja Strażnik, Piratka, imię. Jak masz na imię? Musimy znać swoje imiona, jeśli to ma się trzymać wszystko. Nazywam się K.E. i robię znowu ten ukłon. Gareth, jestem Gareth. Gareth to takie szlachetne imię. Na pewno uwierzą, na pewno uwierzą. Ja jestem... Józef. Józef. Na potrzeby oczywiście dzisiejszego sketchu. A normalnie mówcie na mnie, Malwin. Malwin Olin. Dobra, Olin. To wszyscy gotowi, tak? KF, musimy ci odebrać broń. I twoje rzeczy, na chwilę. Zaraz się zwrócimy, tak? Bierz ten mandżur, bierz. Dobra, to podchodzę ostrożnie. Tak by miała mnie ugryźć. Tak, jakby nie tak. Okay, dobra, okej. Okay. Ty masz już ten supeł na rękę. Ja czekam na spanie, po prostu jest zmęczona. Zabieramy jej rzeczy, wiążemy ręce i idziemy. I w tym jeszcze momencie, kiedy to się dzieje, ja jeszcze wyciągam płaski kamień. Podobny do tych, które miałem wcześniej. Mm-hmm. I skupiając się na nim chwilę, pojawia się na nim napis Schulz. Przyczepiam go sobie. Schulz? A, dobra, rozumiem. Pamiętasz, co zabrałeś kwatermistrzowi? Mam nawet zapisane. Odznaka Gardis, więc Schulz pojawia się na odznace Gardis. Dziękuję ci, Robert. Nie ma za co. Ja bym chciał jeszcze zanim ruszymy, psikam sobie perfumami moimi dwa razy. Dobra, pachniesz przepięknie. Jest jaki to zapach? To jest taki fuckboyowy zapach. To jest taki słodko-męski. To jest taki miks bardzo... jest firmowy. Firmowe to są perfumy. A, dobra, już wiem, jaki to jest zapach. Dobra, to pachnąc jak szafa u waszego szefa. jest to zapach stałych bywalców rozkoszni. dobra, w ten sposób. Nice. Rozkosznia pachnie głównie różami, ale dobra. To puszczam jeszcze do wszystkich. Ale jej klienci mogą inaczej pachnieć. Zazwyczaj są spoceni. dobra, idziemy. No to zbliżacie się do tego... przybytku. Kiedy jesteście tak może 100 stóp, słyszycie szczekanie psa, który najpierw jest krótkie szczekanie, a potem taki łańcucha, kiedy on tam się pewnie gdzieś zablokował. A potem otwierają się drzwi, widzicie postać tylko cieni na tle światła i widzicie, że trzyma jakiś długi obiekt i tam jest! Czego? Proszę się. Służba Gardis. Proszę się nie obawiać, gospodarzu. Szukamy. Dobra. Ja robię akompaniament bycia przerażonego człowieka obok. Deception. Okej. Okay. Aha, jemu advantage. Pomóc dajesz. Chciałbym. Dobra. No to masz advantage, Gareth. Ja stoję. To jest deception, tak? Tak. Dobra. Pierwszy to jest 20 naturalne, więc... Wow. Ja pierdolę. Kurwa, jak się resetuje cage tej kurwa, że... Co my na rolu gramy, żeby se same rzuty ciągle wypadały? Niech ktoś jeszcze rzuci. Survival mi wyszedł słabo. Ja rzucę. Nie no, jest okej, okay, no po prostu jest możemy okay, zaufać, jest okay. Że jest dobrze, że dobra kość jest, to można zaufać. Dobra, dzięki Kuba, że wgrałeś tego moda. Spoko, nie ma sprawy. Trainer po prostu grany. Dobrze, no to wypiąłeś pierś, nabrałeś głęboko powietrze w przeponę i krzyknąłeś. Co krzyknąłeś? Służba Gardis, proszę się nie obawiać, gospodarzu. Możemy podejść? Szukamy noclegu na tą noc. A on... Słyszycie, że... O! Tak! Ależ proszę, podejdźcie. To... Ja nic nie zrobiłem.
wiemy. Tak, proszę się nie obawiać. Mogę insight rzucić? Dobrze. Nice. Dobrze, dobrze. Czy na pewno nic nie zrobił? Dobra, rzucajmy. Sprawdźmy to. Proszę, 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 proszę. Będzie to 7 tylko niestety. 7? Ja nawet zresetuj te kości, bo to coś nie tak. Rzuć roch za niego teraz. Chyba coś nie tak. 7, 7. No 7 to jest neutralnie, okej? Okay? Spokojnie, jeszcze rzuca farmer. Dawaj, farmerze. Oby farmer nie był jakimś ukrytym tym stand-uperem czy kimś, żeby miał charyzmy dużo. Znaczy, oby był stand-uperem. Mówi prawdę. Okej. Okay. Dobra, no to i on... Co robicie? Widzicie, że jeszcze go tak średnio widzicie, bo on jest jakby jest ciemno, on jest na tle tego światła zbijącego z izby. No nie widać go za bardzo. Wiodąc konwój, podchodzę w krąg światła, eksponuję mój kostur z symbolem konsjerży. I Gardis ma do ciebie prośbę, gospodarzu. Ja i oto mój ten towarzysz, wskazuje na Wincenta. Mów mi, Schulz, jestem niemową. Mój towarzysz. Do kogo to powiedziałeś? Do Bartka, do Gareta. A, no dobra, bo deklaruj to. Nie, sorry, nie, to było do Gareta. Do mózgu. Uff, Boże, uniknęliśmy wielkiej nie. kupy. To mój towarzysz, strażnik Schulz, eskortujemy więźnia i ofiary tegoż to przestępcy. Proszę się nie bać, standardowy konwój, ale potrzebujemy schronienia na tę noc. I on tak, widzicie, że odłoży, znaczy teraz już tak na ramieniu bardziej trzyma, już niewycelowany w was obrzym i schodzi przyjrzeć się, tak, patrzy na was, widzi odznakę, widzi ciebie, który, ty Garecie, który jesteś cały w jakby w mundurze, a potem patrzy na Malwina i potem patrzy na KF i robi jak kłopie zębami, tak jeszcze. Spokojnie, ja tak przytrzymuję w miejscu i jest dobra, nieszkodliwa. Możecie zostać, ale nie mam gdzie. Stodoła wam wystarczy, jest siano. Nie mamy zwierząt, nie śmierdoli. A, i widzicie, że jest to ten, jest to człowiek raczej już starszy, niezbyt dobrze odżywiony, ale na pewno widać, że zapracowany. Jego ciało jest może mało odżywione, ale raczej zaprawione robotą. W jego prawej dłoni, teraz oparty, tak bardziej zawieszony pod prawą pachą, ma stary i raczej zużyty, ale nadal groźny obrzym skałkowy. Dziękujemy. A, jedna lufa jest ułamana, ma tylko jedną lufę. Obrzyny zazwyczaj mają dwie. Stodoła jak najbardziej nam wystarczy. Prosilibyśmy tylko o nieco strawy. Schulz wynagrodzi panu trud. Schulz, wypłać panu zadośćuczynienie. Wypłać to. Tak. Podchodzę do Gareta i przekazuję mu złoto. Przez chwilę czuję zimny dotyk moich palców, gdy przekazuję mu złoto. Jest to 5 sztuk złota. Dobra, masz 5 sztuk złota w ręce. Widzicie, że uważne oczy gospodarza zobaczyły błysk pieniędzy i wygląda na bardzo zachęconego. Czy jest to 5 po prostu złotych monet? Tak. Czy to jest równowartość 5 sztuk złota? Dostałem 17 golda z krasnoludy. Zakładam, że po prostu było w było w jed- nie, było, nie, nie było rozdrobnione w żaden sposób. I to ten, kładę... mówię do Gareta. Mhm. Dwie teraz, trzy rano. Kiwam głową i wyciągam 2 monety i to jest zadatek gospodarzu. Nie ma, zabrał. Od razu. Dobra. Widzisz, jak wsadza w zęby.
prawdziwe. I kłania się nisko. Otrzepał się trochę, kłania się nisko. Zapraszam. Moja żona zaraz coś zrobi i wam przyniosę. Jeszcze coś mamy z kolacji pewnie. Zadbaj o naszą wygodę, a rano dostaniesz jeszcze coś ekstra. O, dobrze, już się robi. I ten, każe wam, pokazuje wam na jeden z budynków, jakby tam w głębi bardziej posiadłości. Widzicie w ciemnościach taką dużą właśnie stodołę, wysoką na 2, może nawet 3 piętra i długą na 50 stóp. I ona po prostu czerni się teraz w ciemnościach. Ja bym chciał podejść do domu gościa, zbliżyć się. On uciekł już, czy mogę jeszcze... Nie, on na razie wam pokazał i patrzy na was, czy idziecie, czy pójdziecie. Ja chciałbym... Ale tak pokazał, tak wiecie, że zamachał tą ręką, skłonił się i proszę, idźcie tędy. Jest otwarte. O, dziękuję, dobry człowieku. O, ta wariatka prawie pozbawiłaby mnie wszystkiego. Ale wy, jak pięknie się tu urządziliście, dziękuję, że pozwalacie nam skorzystać z waszych dóbr. Robimy, co możemy. Ziemia nie jest łaskawa, ale coś tam rośnie. O, tutaj. To, co rośnie tutaj, to więcej niż te uprawy. Tu rośnie... Pewna dusza. Rozglądając się. Dusza? Co pan ma na myśli? Mam na myśli, tu rośnie duch ludzi. Tu rośnie... Nie, żadnych duchów. Nie. Nie, spokojnie. Nie o to mi chodziło. To była taka metafora. Proszę mu wybaczyć, to poeta. O, i widzicie od razu po prostu, jak to powiedziałeś, poeta. Tak, i a propos tego właśnie co... kiedyś, tak. A propos tego, co powiedział mój kompanion, chyba tak się mówi tutaj w waszych stronach. Czy mógłbyś mi, dobry człowieku, jak masz na imię? Gavin. Gavin? Gavin. Gawinie, czy mógłbyś... Wyciągam kartkę i pióro. Mm-hmm. Mógłbyś sporządzić mi listę ciekawych miejsc, które takiemu poecie jak mi mogłyby w tym mieście, do którego zmierzamy, przydać się? Gdzie zajrzeć? Gdzie jest jakaś pyszna strawa? Gdzie jakieś wspaniałe... Widzisz, im bardziej kontynuujesz, tym jego twarz robi się coraz bardziej przerażona. Miejsca? Nie wiem, jest rynek. Czasem tam sprzedaję rzepę. Rzepę? O! Proszę, napisz mi, jak tam dojść? On... Instrukcje, miejsc, proszę. To on tylko, przez... Chwileczkę, sprawdzę na mapie. Ale proszę, żeby on mi zapisał to. On nie bierze od ciebie tej kartki i pióra, tylko mówi, tak wskazuje lufą, obrzyna, tak przejechał po was w ogóle nią. I przez bramę żebraczą i po lewej jest. O, z moją pamięcią to się nie uda. Proszę, Gawinie. Ja mam naprawdę słabą pamięć od ostatniego wypadku. Dobra, przekonuj go. Ja jeszcze pomagam. Panie Gawinie, im prędzej pan to zrobi, tym prędzej znajdziemy się w tej stodole i nie będziemy panu przeszkadzać. Dobra, masz advantage na przekonywanie, Marvin. Dziękuję. To jest przekonywanie persuasion. Tak. Plus 500. Nie, wcale nie. Okej, pierwsze 12. To będzie 14. 14? To on... No dobrze. Bierze od ciebie tą kartkę, to pióro. Widzisz, że tak polizał tą stalówkę.
podsmokał, splunął i coś tam skrobie i słyszysz, że bardzo ma ciężką rękę. To pióro będzie boli wymagało... Je. Boli je to bardzo. Ja nie wiem, czy ty masz... To jest takie naostrzone gęsie, czy ze stalówką takie lepsze? To jest ze stalówką, dobra, bo to jest ink pen. Więc... A, dobra, więc to ty mu dałeś takie wieczne. To... protestuje strasznie, kiedy on tam coś zrobił. Okay. I potem tak z namaszczeniem zawija w ten jakby składa ten papierek, to pióro jak skręta i ci oddaje. Ja odbieram to i mówię, oh, dziękuję łaskawy panie, bo na ostatnio moja są głowa. Okej, ale nie ma nic napisane? Nie no, jest tak bardzo pomiędzy kleksami, bazgrołami jest rzeczywiście... taka mapa, że wiecie, że... Czekajcie, narysuję wam, jak to wygląda. Ale jest, on napisał coś na niej. Bo tak, coś tam napisał, Po prostu zrobił, dobra, nie chce mi się tego rysować, szkoda też naszego czasu. Nie ma po co, no. Że jest po prostu na kartce jest takie dwa kółka oznaczające mapę i bramę, a potem jest taka kreska w prawo. I napisany rynek, a u góry jest brama żebraczna jest przez RZ. Okej. Dziękuję. Na pewno zajrzę nabyć troszkę rzepy. I składam tę kartkę i chowam to pióro. I takim pewnym krokiem, dbając o to, żeby moja szyja zrobiła taki półokrąg z zapachu przed jego nosem, zawracam. Panie Gawinie, ostatnia rzecz i nie będziemy już przeszkadzać podczas aresztowania. Trochę poturbowaliśmy naszą piratkę. Miałby pan jakieś... Fuj, dobrze! I tam splunął. Mimo wszystko regulamin nakazuje nam dbać o konwojentów. Czy miałby pan jakieś... No racja, żeby było co wieszać. Bandaże, drakwie? No dobra, coś się znajdzie pewnie. Dobrze, dziękujemy. Chodź, Hultajko. I popycham lekko KF i idziemy w stronę stodoły. Dobra, to on jeszcze, jak wy odchodzicie, to ten pies, który jest tam w budzie na tym łańcuchu na was, i on jeszcze... I on... Gwóźdź! Do budy! I tam chwyta za ten łańcuch. Pies jest ogromny, to jest mastiff taki, widzicie, raczej do obronny pies. I tam się siłuje przez chwilę jeszcze z nim na tym łańcuchu i daje mu się go wsadzić do budy. I on tylko jeszcze do was tak, nie, on dobry taki. I idzie potem do budy. Przepraszam, do budy. I wraca do domu. Pies do domu. Nie wiadomo, kto tam ma dom, a kto budę tak naprawdę. Dobra. To idę obok Vincenta i szepczę do niego. Weź zrób rundkę po podwórku, zobacz, czy dziadek nie wysłał kogoś do miasta. Jasne. I... Okej, okay, czyli Vincent, ty się rozpatrzysz po prostu, nie? Tak. Dobra, okej. Okay. No to percepcja. Ty masz widzenie w ciemnościach? Mam. Masz. To do bez disadvantage'a, percepcja. Po prostu stoisz przed stodołą, chyba że chcesz się chować. Nie. Patrzysz. Nie. Dobra, to po prostu obserwujesz budynek. Perception. Ojoj. 6 plus 3, 9. 9. Nic nie zauważasz. Nie widzisz, żeby. Znaczy, widzisz, że on wszedł i tam jakieś odgłosy było słychać w środku, jakieś takie wola Boga, a potem. A potem trzaskanie jakieś takie w kuchni. A passive perception to ty coś nie ten? Czegoś nie passive wykażę? Perception to. Znaczy, możesz użyć. Jakie masz? 16. To twoje passive perception nie alarmuje cię o niczym. Okay. No dobra, to przekraczamy drzwi stodoły. Pytanie techniczne, czy message można skastować do psa? Można, ale niekoniecznie on cię zrozumie. Okej, okay, czy wybieram przy message język, jakiego używam? I to może zwiększać. Nie, bo to jest w opisie czaru jest. No właśnie, tam nie ma nic o tym. Dobra, już patrzę. Nie ma nic o rozumieniu.
Chyba, no, chyba możesz, w sensie on to po prostu usłyszy, bo message nie jest do mózgu, tylko tak, tak jakby zaraz koło ucha. Okej. Okay. Aha, okej, okay, dobra. Czyli komendy na przykład na psa mogłyby działać, by rozumiał komendy. Możliwe, że mogły, tak. Whisper that only you can hear. Czyli to jest po prostu taki szept bardziej do ucha. Okay, to nie jest jakaś podświadoma wiadomość. Nie, nie, nie. To nie jest telepatia. Dobra. No, ale, ale pies by zrozumiał telepatię na przykład. Mhm. Okej. Okay. Ale nic nie robię w takim razie. Dobra, po prostu się technicznie zapytałeś. Miałem pewien plan, ale nie wypali teraz, więc nieważne. Do naradzenia. Na pokój. Dobra. Okay. Czyli udajemy się do stodoły i zakluczamy drzwi. Tak. W sensie nie da się ich zakluczyć. Drzwi są po prostu takie luźne. Są, to jest tak, to jest bardzo duży budynek. Tak, tylko bardzo prosty też, nie? To jest po prostu cztery ściany zbite z desek, powstawione tak, żeby stały i taki skośny, lekko dziurawy dach. To jest głównie do składowania siana i narzędzi. Nie jest to tak zwany elewator zboża. nie jest to magazyn na zboże w żaden sposób, ani nic w tym guście. To jest głównie siano tutaj. Dobra. Okay. Sądzę, że... No i większość siana jest na poddaszu, że jest bardzo duża, pusta przestrzeń. Możecie rzucić na animal handling, jak wchodzicie do środka. To ja chętnie. Wszyscy? Let's do this. Tylko ci, co chcą. Nie ma chętnych. Coś zainteresowani. Kurde, ja mam jeszcze disadvantage. Tak. To ja nie mam nic. Nie mam. Ja mam 2 plus coś, więc raczej. To nic. Ja mam 9. To tam. Też nic. 14. Nie, 7 nawet, przepraszam, 7 mam, 7. Dobra, to nic, nic. 14. Malvin rzucał? Tak. Malvin? Nie. A. Nie, dobra. Vincent, to ty. Tu kiedyś były zwierzęta. Po prostu to jest dawny taka stodoła w stylu, że tutaj prawdopodobnie były jakieś zwierzęta duże rolne, ale już się tu tego nie używa i teraz tu się tylko składuje po sianokosach zboże. Jasne. Dobra. Jest ciepło nawet, jest cicho, jest sucho. Jeszcze jest słychać, jest dużo dziur w ścianach. Mhm. Przez które prześwituje właśnie światło gwiazd, fałszywych gwiazd. To ja mówię do KF, rozwiążę cię, jak ten facet przyniesie nam jedzenie, okej? Okay? A na razie siadaj i odpocznij. Ja po prostu się rzucam na ten, na siano, po prostu robię tak bokiem, jak deska padam. Dobra, rzucasz się na siano, robisz podnosisz się, wyjmujesz igłę jedną metalową, nie wiem czemu, wyrzucasz ją z powrotem. Ja patrzę na to, mówię, ja mu mówię, o, ciekawa metafora. Ja od razu próbuję szortlistować. Jest bardzo wygodnie, to jest świeże, pachnące właśnie. Jest późne lato, więc to jest niedawno koszone tak naprawdę, więc jest to suche, ja zasypiam od razu. Nie ja ma robali, nie jest wilgotne. I ty, no jeśli chcesz, to możesz w tym odpłynąć od razu. Odpływam, dla mnie to jest po prostu super komfort. Nie, to jest wygodniej niż na statku. Naprawdę. Tak, więc po prostu ja śpię od razu po prostu, nie? Zaczynasz rest. I zaczynam chrypać głośno. Dobra, no to słyszycie, że KF zasypał. To jest rest, już zaczynasz? W takim sensie, czy... Tak, tak. Okay. Tak, ja już short restuję po prostu, nie? Short, dobra. Czyli ona power tak, na godzinny. Tak. Dobra, to... Jeżeli nic ci go nie przerwie, to tam sobie zregenerujesz rzeczy, nie? To może na poważnie pogadamy, jak już... dadzą nam jedzenie. Chyba nie chcemy, żeby farmer albo jego żona nam przeszkodzili w trakcie. Tak, nie chciałbym, żeby słyszeli, jak naradzamy się na temat morderstw. Nie wiem, o czym tu rozmawiać, ale... Dobra, jeśli to... Sprawdzę jeszcze tą stodołę. To obchodzę ją w koło, patrzę, gdzie są dziury. Czy możemy przez dziury obserwować dom, okolice, to jest na strychu, takie rzeczy. Jest,
Więc tak, jest drabina, którą musielibyście podnieść i oprzeć, żeby się tam wspiąć na to takie poddasze bardziej. Miejsc, przez które można patrzeć, jest bardzo dużo. Dobra. Jest praktycznie, no ona wręcz wygląda jak ostrzelana. Jest bardzo dużo dziur po sękach i też dużo, dużo desek się po prostu wykrzywiło z czasem i jest mnóstwo szpar. Też drzwi do końca nie do siebie pasują, jesteś w stanie przez nie patrzeć na zewnątrz. Dobra. Jest też duży ten taki, duży otwór z takim prostym dźwigiem do wciągania bel z siana na górę. I tam też jest bardzo dobry widok na praktycznie całą okolicę, bo to jest wyższe niż ten budynek mieszkalny. Na samym strychu, jeśli tam wchodzisz po drabinie, znajdujesz już upakowane, gotowe na tak naprawdę na zimę siano. W tym tutaj będzie bezpieczne. Nie jest blisko ziemi, więc tutaj wysoko będzie sucho i bezpiecznie. Żeby potem go użyć do karmienia zwierząt na przez całą zimę. Okej, dobra. Znajduję jakiś kubeł. Chcę go odwrócić i na nim usiąść w tym miejscu, gdzie widać całą okolicę. Dobra, no to dobra, może to kubła nie ma, ale bela siana da. Dobra, żadę. To siadam na tej beli siana. Czekam aż i w ogóle się do nich na razie nie odzywam. Przez ten czas wyciągam kartkę papieru i zapisuję ją swoim pismem. Dobra. Próbuję to jakoś kartkę, ułożyć. Rysik i piszesz. Tak. Dobra, nie, innym razem. Okazjonalnie spoglądając właśnie, omiatając wzrokiem okolicę. Dobra, nie chcę wtopować. Dobra, to... dobrze, widzieliście, jak Gareth obszedł wszystko dookoła, zbadał teren i po prostu wspiął się na górę i tam został. Co wy w tym czasie robicie? Kaja śpi, a Vincent i ty, Malwinie? Ja chciałbym... usiąść tak w samym rogu jakby tej stodoły, żeby widzieć całe wnętrze. I też ucinam chcę uciąć drzemkę sobie. Dobra, czyli też zasypiasz na godzinę, tak? Tak. Licząc na to, że no w trakcie tej godziny raczej dostaniemy jedzenie i będę miał świeże jedzenie, jak się obudzę. Okej. Sorry, spadła mi rzecz ze stołu, ale nic się nie stało. Dobra, dobra, okej. Okay. Czyli po prostu opierasz się gdzieś tam na przeciwległym rogu, w kącie się tak chowasz, ręka na rękę. I... Tak, siedzę siadam tak z komara. Z nogami równolegle prawie do ścian po prostu wychodzących z tego rogu i, okay. I zasypiam tak z taki stary, drzemka starego. Taki dobra, oparty smutno. O samego siebie. Wincencie, widzisz jak twój kolega, twoich towarzyszy poszło spać? Właściwie co oni robią? Staję w rogu sobie, wykorzystuję ten czas, że jest o wiele spokojniej. Staję w rogu, tak żeby móc widzieć ich wszystkich. Czyli pewnie w tym podobnie jak Malwin, tylko w przeciwległym. Tak jest, tak. I... To, czyli widzisz drzwi ze swojego miejsca, tak. Czy za drzwiami tak jakby? Widzę drzwi dobra, oraz całą resztę i obserwuję ich w bezruchu. Moje co jakiś czas tylko ciszę przerywa dźwięk klekotania metalu albo ostrzenia jakiś ostrzy. Poza tym jestem całkowitym bezruchu. Jasne. Dobra, czyli chcecie short restować w takim razie, ta trójka. Tak. No, ja to nie wiem, czy można... No, to znaczy, musiałbym... On aż nie jest tak zmęczony. Jeśli trzymasz wartę, to nie możesz short restować, tak. Nie? Ale jeśli tego nie robisz, to nie robisz, reszta może short resta sobie walczyć, jeśli chcecie. Raczej bym to powiedział, że jest to trzymanie warty połączone właśnie z tym zapisaniem. Dobra. To jeśli chcecie, to reszta, czyli Vincent, Kae i Malwin, możecie udać, zrobić short rest. Okej. Okay. No tak, no chyba tak zrobię. Proszę. To tam wam się rzeczy regenerują. Jak chcecie, możecie rzucić kości wytrzymałości. Ja nie
Dobra, tak naprawdę jeszcze w czasie, kiedy oni sobie drzemią, tak może po upływie no 45 minut może, trochę to zajęło ewidentnie, widzisz w Garecie, że drzwi się znowu otwierają, łuna światła znowu na ten taki podjazd tam, wręcz można powiedzieć, pada. Widzisz, że wychodzi wasza znajoma sylwetka, nadal ma przy sobie broń i w drugiej ręce coś tak niesie, balansując jakąś taką tacę, i słyszysz klekotanie drewnianych naczyń. Widzisz też, że takim ruchem tak trochę rzucił coś psu i idzie w waszym kierunku. Dobra. O, stokrotne dzięki, panie Gawinie. I on tak jak widzi, że ty tam jesteś, tak o, tak, tak, już niosę. Mam wchodzić, zostawić? Proszę to zostawić przy wejściu. Dobra, ale tylko potem odnieście, dobra? Bo to wszystko, co mamy. Wskazuję na Obrzyna. Jakieś kłopoty w okolicy? Kiedy się nie kończą? Panie, jakby pan widział, ile tutaj jest rzeczy, co mi te siano chce deptać, to by się pan zdziwił. W ogóle przecież łowcy tu non-stop przy nas tu chodzą. Zawsze jakaś poczwara tam z lasu na zachodzie wyjdzie. A co jeszcze potrafi z tych dziur pod ziemią? A łowcy to do nich podobne. Zabijają potwory, ale o zwykłych ludzi mają małe baczenie. No, ale może ich dobrze. Ja bym tam nie chciał, żeby się mną przejmowali. Niech się zajmą tymi stworami, ja się zajmę dostarczaniem im rzepy. Dobra, widzisz, że tam odłożył, to jest po prostu tak, że są trzy talerze, tylko że one, znaczy cztery talerze, one są... Chwileczkę, ile tam będzie? Was jest czwórka. Czyli to jest po prostu na takich półmiskach, że jest półmisek i na niego jest założony drugi półmisek. Dwa drewniane takie półmiski kładzie na jakiejś takiej ławce tam obok tych drzwi i widzisz, że też taką miło chlupoczącą dużą kankę z jakimś trunkiem prawdopodobnie też tam stawia. Robi ci serwusa i jeszcze trochę tak patrzy. No, ja też robię. Widzisz, że poprawił Obrzyna i idzie z powrotem do tego, do domu. Jakieś bandaże, panie Malwinie. Jeszcze próbuję go zatrzymać, czy... Tam jest. Stokrotne dzięki. Miłej nocy. A miłej. Jeszcze też się widzi, że ten... Jeszcze jakbyś nad czymś zastanowił i poszedł. Dobra. I widzisz, że potem, jak jeszcze trochę odczekałeś, to rzeczywiście światła się zgasiły w środku. Ale w jednym oknie, które jest na widok na waszego miejsca, widzisz, jak w okienku tli się lekko ogarek. Okej, to wyglądam przez szparę i próbuję wzrokiem przebić noc, czy widzę jakieś poruszenie. W kierunku miasta. W kierunku gospodarstwa, na razie. Aha, gospodarstwa, czyli schodzisz na dół i patrzysz jeszcze. Dobra, to... To dokładnie to, co opisałem, nie? Czyli zgasły światła, widzisz, że dym z komina przestał lecieć. Okej, nikt z domu nie wychodzi, bo ja cały czas pod kątem, czy... Nie widzisz, żeby ktoś wychodził z domu. Okej. Masz wrażenie, że oni raczej by woleli zostać w domu w tej sytuacji. Okej. To lustruje też okolice. I lustruje też kierunek, z którego przyszliśmy. Dobra, no to percepcja. Sześć. Percepcja to będzie łącznie 7. Nic nie widzisz. Okay. Jest ciemno, bardzo ciemno. To tyle. Okej, to schodzę na dół. Kiedy już właśnie tak patrzysz przez te szpary, daleko, daleko na wschodzie, widzisz zielonkawy błysk, który przez chwilę rozświetla całe niebo. Rozpoznajesz to jako mówi się na to tutaj na Nowokręgu, zapowiedź wschodu. I to oznacza, że minęła północ. Ognie świętego Elu.
kiedy obracająca się Irsombra już odsłoniła góry Tariesy na Dalekim Wschodzie i od ich lodu odbiła się po prostu łuna w waszym kierunku. Dobra, to budzę moich towarzyszy. Czas pogadać. Chodźcie, dostaliśmy jedzenie. Dawaj. Rozwiązuje KF ręce. Hit dice'a samego rzucić, tak rozumiem? Na ten... Możecie rzucić tyle hit dice'ów, ile chcecie. No mam jednego, nie? Czyli jeden. Ale to jest disadvantage na tym, czy nie? Level. Co jeszcze raz? To jest disadvantage na hit dice? Nie. Ty też już nie masz zmęczenia, bo jest wygodne miejsce, wyspana. Rzuciłem jeden. Dobra, odzyskujesz jeden HP. Chociaż super, chyba dodajesz do tego Constitution, nie jestem pewien, muszę to sprawdzić. Mam zero Constitution, więc whatever. Aha, dobra, to nie ma. Lepiej nie dodawać. To się wyspiałem, ale nic, jakby mi to... Czyli widzimy po KF, że nadal jest trochę poturbowana. Okazuje się, że to siano nie było aż tak wygodne, jednak... Może i była taka pierwsza pokusa, że fajnie, ale potem wszystko cię zaczęło kłuć, jak taki nieprzyjemny sweter. Ciężko się było ułożyć. Jednak brakowało ci kiwania statku. No, taki średni ten reścik. Słabe te łoże. Dawaj to żarcie. Dawaj też ten szamunek. Dobra. Nikogo nie wypatrzyłeś, Gareth? Nie, wszystko spokojnie. Ale już jest północ. Widziałem zielone światło. Zielone światło? Tak. Ty, Malwin, nie masz pojęcia, o czym on mówi. Jedna z naszych chyba północ. Północ. To nie jest jakiś... w tych rejonach. A jak już dobra. O zjawiskach mowa, to może zaczniemy rozmawiać o czymś. Oj tak, to umaszczam się, sobie ściągam tą belę siana, siadam na niej. No i zapraszam ich, żeby zrobili to samo, żebyśmy usiedli i pogadali o tym, co się stało. Okej, ja siadam z taką dość pewnością naprzeciwko ciebie. Okej, dobra. Ja siedzę przy jedzeniu, po prostu wyciągam łapczywie i tam żelam. To jest takie jedzenie, jakby się można było spodziewać. W sensie proste, ale świeże, no jak dzisiaj pewnie zebrane warzywa, taki free range kurczak, dobry domowy chleb. To jest proste, ale bardzo dobre. Nice. Wiedziałem, i niestety że... zimne, ale... Dobra. Widziałem, no i... że... A, i jeszcze, sorry, że mam przerwę. W kance jest mleko. Takim... jest to mleko młotogłowa, więc ono jest takie szarawe i trochę ziemiste, ale da się pić. A ja jeszcze pakuję do torby te bandaże, czy tam jakieś opatrunki, które dostaliśmy. Tak, są. Widzisz, że to są bardzo proste rzeczy. To są po prostu wygotowane, czyli średnio jałowe, ale jałowe takie skrawki jakichś starych prześcieradeł. Ale dobra, da się tego użyć. Sądzę, że apteczka z tego będzie. Okej, dobra. I czujesz też zapach ziół. Czy to są rzeczywiście lecznicze zioła, czy po prostu jakieś takie bardziej zabobony, to już trudno ci powiedzieć. Dobrze, to zacznijmy od tego, co się wydarzyło w magazynie. Ja również chciałbym wiedzieć, co się wydarzyło w magazynie. Ja po prostu jem i tak się chyba, czy nie wiem w ogóle, o co chodzi. Czemu musieliście ich zabijać? Kto to zrobił? Ocaliłem wasze życie. Nikt nie ocalił niczego. Ty tylko i wyłącznie spowodowałeś, że wszystko poszło, wszystko szlak trafił. Zastanawiają mnie wasze morale. Jeśli ktoś jest gotowy odebrać komuś życie, to musi być też gotowy, żeby je bronić. Nie obronił swojego życia i tyle. Co w tym ciężkiego do zrozumienia? Vincent, nad... Vincencie, rozumiem, że to ty pozabijałeś tych ludzi? Nie. O, to ty pozabijałeś tych ludzi. I powiedziałbym, że wszystkich zabiłeś właśnie ty. Mm. Bo
To prawda, piratka musiała rzucić nożem i pozbawić jednego z tych młodych chłopaków życia, ale to przez ciebie to wszystko się zaczęło. Szybkim ruchem zrywam odznakę, którą otrzymałem, zdejmuję z niej czar i rzucam ją Garrettowi. Łapię ją. Ten człowiek jest chciał... to odznaka kwatermistrza. Ona trochę różni się od odznak Gardis, którzy zazwyczaj patrolują ulicę, ponieważ jest to odznaka służby więziennej. Mhm. I na niej jest imię tego, który miał ją poprzednio, czyli kwatermistrza, i tam jest napisane Worn. Okej, okay. Worn. Już. Ten człowiek chciał decydować o naszym życiu bądź śmierci. Nie. To nie jest tak. Widzisz. Zabijanie jakichś młodzików w wieży więziennej, w której pewnie byli pierwszy raz w życiu, to nie jest rebelia, to jest co najwyżej ludobójstwo. A co by zrobili Malwinie, gdyby nas pojmali? Już byliśmy pojmani! Tak, i mieliśmy szansę stamtąd uciec, bez rozlewu krwi. Co się stało na górze? Jeszcze raz się pytam. Dobrze, Gachet, ja ci to wszystko wyłożę, ponieważ ja jako jedyny chyba tutaj umiem mówić normalnie. Więc powiem ci wprost. Skradaliśmy się po schodach. Tak jak nam powiedziałeś, mieliśmy iść cip, cichutko na górę. I co i tak dalej? Było. Szliśmy na górę i... Chcesz coś ten? Chciałem spytać. Rochu, czy mogłem rozpoznać Vicious Mockery? Jako czar. Arkana. Okej. Okay. Szliśmy na górę, po czym ta... Z disadvantagem, bo sobie to przypominasz, nie widzisz tego. W sensie wiesz, że nie, to się nie dzieje teraz. Jedynka wypadła, więc... Jedynka, dobra. Nie masz... On po prostu krzyczał na nich. Obrażał ich po prostu. Stał ich obrażał. Wszystko, co zrobił. Jak tak śmiał. Wy tutaj robotę całą, mam tylko stoi na ich krzyczy. Malwinie? Szliśmy na górę i pierwsza szła piratka. Tak. Szłaś na górę pierwsza, prawda? No, szłam. No właśnie. I potem ten dziwak zaczął do mnie tym swoim telepatycznym gadaniem coś pytać, zadawać pytania. Ja ledwo się mogę skupić na jednej rzeczy w tym momencie, w stanie, w jakim jestem. A on zaczął do mnie wygadywać jakieś głupoty i wydał taki głośny huk. I to mnie poruszyło, bo jestem wrażliwy. Vincent, czy on mówi prawdę? Tak. W czasie komunikacji mogłem nadać wiadomość, która mogła się okazać zbyt ciężką. Mogę wiedzieć, czemu to zrobiłeś. Na najbardziej bazowym poziomie instynktów rozumiem, że kogoś możesz zabić w obronie własnego życia, ale po co do niego krzyczałeś w jego głowie? Okay. Jak się skradaliście? Garrecie, bo pokazałem tak. Dwa razy. Nie, może w jego języku znaczy to coś całkiem innego. Nie. Vincencie, jaka jest twoja wersja? Co masz na swoją obronę? Garrecie, on w szepcie kazał mi się zamknąć. To źle, jak się skradacie? Nie odzywa się. I potem doszło do rozlewu krwi. Co mam powiedzieć? Jeszcze prawie się udało to uratować, ale potem piratka ruszyła. Ja nie mam nic przeciwko temu, powinna ruszyć. To było normalne, ale zauważyli ją. I potem ona rzuciła nożem w jednego. Potem za mnie nagle słyszę, jak ten... On... rzuca czar i starcze. Nagle
Poruszasz się w całkowicie hipotetycznych sytuacjach. Czemu hipotetycznej? Nie rzuciłeś czaru, Wincencie? Nie, ale co do tego ma, że musieliśmy się bronić, skoro i tak oni chcieliby nas zabić? Tak, ale istniały chyba inne drogi. Nie trzeba od razu zabijać. W pewnym sensie pogorszyliście sprawę, bo i tak wezwaliście strażę. A powiedzcie to Gardis za to, że pojmują mnie za moje badania i próbują odebrać mi życie. Tak, ale ja ci to życie uratowałem i wydaje mi się, że jesteś coś mi winien. Natomiast pierwsze, jestem, co zrobiłeś... Jestem wdzięczny. To dobrze. O, wdzięczność wyraża tak, że roztrzaskuje głowę kwatermistrza jakimś dzbanem. Po słowach nie zabijajcie nikogo, po wyjściu z celi za rzekomą niewinność staje się mordercą. I ja z tymi ludźmi, znaczy z tymi istotami. Wincencie, nawet jeśli nie wiązać? Nawet jeśli nie byłeś mordercą, to właśnie się nim stałeś, udowodniłeś wszystko, co o tobie myśleli. KF, a ty co masz na swoją obronę? Dokładnie to samo powiedziałem! Czy zabicie tego młodzika było konieczne? W tej sytuacji? Tak. Koleżko, nie wiem jak ty, ale ja już 3 razy uciekałem z więzienia i nie zostawia się. Jak ktoś ci dzwoni dzwonkiem i próbuje innych ostrzec, to reagujesz. W takim razie uważasz, że ja powinienem zostawić ciebie? Jak zwaliłaś się z tej liny? Byłoby mi łatwiej. O, to było słychać w całej... Nie wściekłbym się, gdybyś mnie zostawił. Nie wściekłabyś się? Ale za co mnie, co mnie... To cię obchodziłam w ogóle, Jezus. Fajnie, dzięki, ale... Garecie. No nie wiem, po co mnie w ogóle uwolniłeś. Garecie, ona powiedziała, że jej wszystko jedno, czy zginie. A, było wszystko jedno, ale już sobie czułam, że mogę uciec, to chciałam uciec. Czyli... Byłam na pętlę przeznaczona i co? Nikolaj, ale ja wszystko mówię, jedno, że ja cię rozumiem teraz. Każdy ma prawo bronić swojego życia w każdy sposób, jaki potrafi. Dobrze. Ja przynajmniej nie udaję. Ja powiem... Nie. Ja nikogo nie udaję. To ten tutaj tam utopił swoich kolegów. Nie wiem. Jeszcze jedno słowo. Jeszcze jedno słowo, KF. Wincent Miarowo kiwa się na boki. Słowo. Dobra. Malwinie, ja powiem spokojnie. Tak. Ja powiem tak. Znowu tak. Ktoś próbuje mnie wrobić w coś, czego nie zrobiłem. Czy wierzysz mi, że nie zabiłem nikogo? Wierzę. Akurat tobie wierzę. A czemu? Zaraz wam wyjaśnię. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko jedno. Ale nie zabił. To ja ci mogę od razu powiedzieć. Nie zabił nikogo, tylko tam gadał jakieś głupoty, pierdoły, gadał o tych... Próbowałem grać psychologicznie. Wiem, że wy tego nie rozumiecie, ale ci... Dobra. Oni byli młodymi chłopakami. Oni dopiero ledwo co wyszli z jakiejś szkółki i przyszli i próbowali zarobić na chleb. A ty wiesz coś o tym, jak to jest, jak nie ma na chleb chyba. Jak ich to usprawiedliwia? Nie ma na chleb, to zabierasz, no co za problem. No i oni próbowali zabrać, a ty skłóciłaś ich o życie. Malwinie, spokojnie. Mi chyba najbardziej ciąży ich śmierć, ale... Nie będę sędzią, nie będę katem w waszej sprawie. Już zadecydowałem o tym w chwili ucieczki. KF, mogłem zostawić Wincenta. Mogłem też go zostawić w tej celi, by zgnił tak naprawdę. Tak naprawdę zależało mi tylko na informacjach Malwina, ale byłem szczerze przekonany, że siedzieliście za niewinność. Teraz już tak nie jest, ale głęboko wierzę, że jest dla nas jakaś szansa odkupienia. Odkupienia. Chociaż... To będzie trudne do... Niech będzie gotowy do jesteś. Wydaje mi się, że koncepty moralne są dla was odległe jak galaktyki. Przynajmniej dla waszej dwójki, ale mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze z tego coś dobrego i nie wiem, pewnie nie poczuwacie się do wdzięczności mi. Pewnie tak nisko cenicie swoje życie, Garecie, że uratowanie go nic dla was nie znaczy. Natomiast prosiłbym was o pomoc. Zbyt drogo okupiłem informacje, które zamierzam uzyskać od Malwina, żeby teraz nie pójść tą drogą. Zresztą to jedyne, co mi zostało. Dlatego przejdę teraz do rzeczy. Wiem o
niewinności Malwina z bardzo dobrego źródła, ponieważ to mój ojciec stał za wrobieniem go. To on go posadził w celi śmierci, co też jest dla mnie niewyobrażalnym ciężarem. Parę dni temu usłyszałem, jak jakieś podejrzane typy, które już od dłuższego czasu nagabywały moją rodzinę, wprost zaszantażowały go, żeby to zrobić. Kazał mi się z nikim nie kontaktować, nic nie robić. Moja ranga w Gardis jest za niska, żeby przepchnąć tą sprawę oficjalnie, więc postanowiłem działać w dobrej wierze i padły trupy. Niestety, teraz trzeba żyć z tymi konsekwencjami i iść dalej. Dlatego, Malwinie, muszę wiedzieć, czy znasz tych ludzi. Kto mógł ci życzyć śmierci? Aż tak cię wrobił. Jeśli mam być szczery, to nie wiem kto. Tak dokładnie. Czyli to wszystko na nim. Wiem, te całe krew i trupy? Nie wiem kto tak dokładnie, ale... Nie masz żadnych wrogów? O, wrogów. Mówiłem ci, że kilkukrotnie zostałem wrobiony w swoim życiu i wrogów mam dużo. Jest to jakiś trop. Teraz mam jeszcze więcej. Ale każdego z tych wrogów nie chciałbym spotkać na swojej drodze już nigdy więcej. To jest problem, widzisz? Ja mam taką filozofię raczej, że kiedy zmiana następuje, to jest normalne, to jest dobre. Ja nie cofam się, nie uciekam, nie wracam do przeszłości. I tak samo chciałbym zrobić z moimi wrogami i nie wracać do nich i nie musieć jeszcze raz walczyć. Ale Malwinie, to jest właśnie ucieczka. Oni cały czas na ciebie czyhają. Nie chciałbyś, żebym pomógł ci się z nimi skonfrontować? Wydaje mi się, że to, co robimy teraz, też jest ucieczką. Tak. Słucham, Wincencie. Pomijając twoją hipokryzję z wciągnięciem nas w swoją prywatną wendetę i oczernianiem mnie za to, że broniłem swojego życia, myślę, że mogę ci pomóc, jeśli pozwolisz mi i pomożesz dotrzeć do ważnego dla mnie miejsca w mieście. Myślę, że znam ludzi, którzy mogą ci pomóc. Wydaje mi się, że na płaszczyźnie moralnej nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Twoje słowa o hipokryzji nic dla mnie nie znaczą, ale jeśli nie wierzysz w nic, to uwierz mi chociaż w ten barter. Ty pomożesz mnie, ja pomogę tobie. Żeby przeżyć, jest to na razie nasza chyba jedyna opcja. W barter zawsze wierzę. Dobra, to jak możesz pomóc? I jak my możemy pomóc tobie? Więc miejmy już za sobą te warunki. Nie wiem, jak miejmy jasność. Nie mam zbytnio ochoty opuszczać Komeradę. Moglibyśmy co prawda iść w dzicz, ale cóż, wolałbym wrócić do swoich projektów. Wszystko znajduje się w Komeradzie. Mam bezpieczne miejsce, w którym mogę zapewnić wam bezpieczeństwo, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki to wszystko się nie rozejdzie po kościach, jak wszystko. Bezpieczeństwo na zasadzie w rozumieniu normalnym czy twoim? Co masz na myśli? No, mam na myśli, że twoje morderstwo młodzików to też była normalna rzecz. A czy targniecie się na moje życie? Jeśli nie, nie macie czego bać. Jeszcze do niedawna wierzyłbym w twoją niewinność, ale właśnie zamordowałeś młodzika, prawie że tak, bezbronnego. Tak. A co by zrobił Garecik, gdybym mnie złapał? Gdzie bym trafił? Do celi, a jutro wisiałbym. Nie widziałem po pierwsze żadnego młodzika, który był jakkolwiek w stanie nas powstrzymać i mogliśmy to zrobić całkiem inaczej. I to zrobiłem, powstrzymałem ich. Nie będę już całkiem inaczej w przyszłości. Ja już nie będę chyba ukrywał. Bo ja już mam trochę dość. Ja nie będę z mordercami trzymał. I to jest proste teraz. Od tego momentu ja, jeśli ktokolwiek zamorduje kogokolwiek, to ja wychodzę. I znikam. I nie muszę pomagać ani tobie, Garecie,
jeśli nie przypilnujesz tej bandy. Ponieważ być może wiem, kto to jest Mahlo z Batu i być może mógłbym ci pomóc dojść do tego, kim są ludzie, którzy twojego ojca szantażowali i skazali nas wszystkich chyba na śmierć. Ale nie będę robił tego, jeśli ktokolwiek dopuści się morderstwa. Malwinie, mylisz się dogłębnie w mojej charakteryzacji. Nie odnajduję radości w mordzie. Ty w ogóle nie odnajdujesz radości! Słyszę, jak mówisz! Ciebie coś bawi w życiu? Cieszy cię? Ja grałem pięknie, piękną pieśń, a ty nic. Straszenie cię, tylko to mnie cieszy. Powiedział straszenie mnie. To go tylko cieszy, jak coś. Bo nie wiem, czy to przypadkiem nie jest część jego gry. Wincencie, umówmy się tak. Nie zabijesz teraz nikogo, kto bezpośrednio nie targnie się na twoje życie. I nie, nie chodzi mi o jakąś hipokryzję, nie chodzi mi o moralność, na którą masz widocznie inne postrzeganie. Chodzi mi o to, że zabicie diametralnie pogorszyło naszą sytuację. Cieszę się, że mnie rozumiesz, Gareth, i twoje idee nie zaślepiają. Nie rozumiem cię, Wincencie, ale chcę z tobą złapać jakąś płaszczyznę porozumienia. Czy rozumiesz, że zostawienie ze sobą krwawego śladu nie pomaga nam i może też storpedować twoje badania, ponieważ mordercy nie mają za wysokiej swobody ruchu. Chcesz się ukrywać całe życie jako morderca? Cóż, no nie powiem. Nie storpeduje to twoich planów? Na pewno w pewnym sensie tak się stało. Garecie... Dobrze. Rozumiem, co masz do powiedzenia. Czyli tak, z tego co zrozumiałem, Malwin, Vincent mogą mi pomóc. Ponadto Vincent ma jakąś kryjówkę. Do Casa de Comrade na razie wydaje mi się, że nie wrócimy, nie przez dzień, dwa. Wszystko musi się uspokoić. Musimy ich przekonać, że ruszyliśmy dalej, ale jeśli to jest waszym życzeniem, możemy tam wrócić. Nawet ciekawy fortel, ciekawy gambit. Myślę, że się tego nie spodziewają, że znów wejdziemy do tego gniazda szerszeni. Natomiast ty, KF... Musimy jeszcze wytłumaczyć tą sytuację. Będziesz zabijać dalej? No. Ty chyba nie uciekałeś nigdy z więzienia, skoro gościu tam próbował poinformować innych, no to zrobiłem, co musiałam. Ty chyba też nie, skoro prawie się sama zabiłaś. Właściwie to nie musiałem nic robić. Mogłem cię tam zostawić, więc nie wiem, czy jakie ty masz doświadczenie w tej kwestii. Natomiast chyba nie słyszałaś tego, co mówiłem Vincentowi. Jak bardzo to pogorszyło naszą sytuację. Zostawienie trzech trupów zamiast trzech ogłuszonych, przestraszonych ludzi. No to ty byłeś geniuszem tej ucieczki całej, także no, brawa dla ciebie. Aha, brawo dla mnie. No przyznaję, plan nie był dopracowany i mówiąc... Ale go trochę poprawiłam, no i... Ty ten plan pogorszyłaś, ponieważ w poprawionej wersji w ogóle byś nie wyszła z więzienia i byś dyndała już na szubienicy. Ale cóż, muszę wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Jesteśmy tu teraz w czwórkę. W czwórkę mamy największe szanse przeżycia i przez to każdy z nas musi poczynić jakieś ustępstwa. I od ciebie oczekuję, że owszem, jeśli będziesz musiała bronić życia, jeśli nie będzie innego sposobu, zabij, ale nie tak, jak to robiłaś teraz. Przestraszonego młodzika na pewno dało się to tak zrobić inaczej. Powiedziałeś, dla mnie nie było innego sposobu, ale dobra, mogę czekać na twój znak, sygnał. Dobrze, w takim razie może po prostu musicie się nauczyć innych sposobów. Może to jest wasza droga ku odkupieniu. Nie wiem. No dobrze, ale musimy się narazić, co dalej. Sugerujesz, że jestem poszukiwany przez więcej niż Gardis. Myślę, że sam to zasugerowałeś, Malwinie, twierdząc, że masz wielu wrogów. W tym momencie aktywnie, bo tak. Mogę mieć różnych wrogów w różnych mogę miejscach. Mogę cię wtrącić. Mhm.
Dobra, to Malwinie. Nie Roch, prowadzi rozmowę. Dalej nie wiem. Nie widzisz, dołączyłeś do naszej grupy improwizacji od 30 minut. Roch, czemu dzisiaj nie odzywasz? Malwinie, co więcej, myślisz sobie teraz, jak o tym pomyślałeś, powiedział też to Gareth, że śmierdzi, bo Gardis nie ma jurysdykcji nad więzieniem na Spelczomerze. Ty powinieneś trafić w ręce żandarmerii wolnej kompanii, a nie... znaczy w żandarmerii zjednoczonej kompanii, tak, nie do Gardis. Neutralnego miejsca. Nie, do Gardis są neutralni. Ty byś miał trafić do przedstawicieli rządu eberońskich. No tak, ale że Spelljammer jest jakby quasi neutralny przez tak, to, że tam tak. trafiają więźnie. No, więc to, że właściwie to cię poszukują prawdopodobnie teraz jeszcze w takim razie. Okej. Żandarmeria. Okej. No to pytam jeszcze, nadal zadałem to pytanie do Garetha. Kto może za to był iść, tak? Tak. No, domyślam się, że mogą być to różne organy, ale ja swoją sugerowaną mi winę odpracowałem w miejscu, w którym to nie jest zbyt łatwe i nie powinienem być jakkolwiek poszukiwany, ale teraz jestem ponownie. I jestem gotów ci pomóc w różne sposoby, na przykład w sposób fałszerstwa. Oczywiście przypomnę, jestem niewinny, ale umiem co nieco. Dobrze, wiesz, że nikogo nie zabiłeś w końcu o twojej niewinności. Przekonałem się osobiście. No dobra, cieszę się, że chcecie mi pomóc. Jakkolwiek by były wasze pobudki. Dobrze, musimy teraz wymyślić, co dalej. Tropy prowadzą nas chyba z powrotem do Casa de Comerade. Ludzie, którzy zaaranżowali twoje wtrącenie do celi śmierci, cały czas tam mogą być. Coś więcej wie o nich mój ojciec Harald, ale on milczał jak zaklęty na ten temat. Ciężko się będzie teraz do niego zbliżyć, zwłaszcza, że też jest członkiem Gardis. Ale trzeba trzymać rękę na pulsie, jak wspomniała KF, najciemniej pod latarnią, a Vincent podobno ma jakąś metę, czyli czekamy tutaj dobę, parę dni i wracamy. Tak. Tylko... Ja wróciła teraz, bo teraz jakaś tam impreza się chyba szykuje, nie? Teraz. No, ale nie ma na niej chyba główne atrakcje nie dotrą. I teraz jest to praktycznie niemożliwe. Ja znam Brylana, wy nie, i teraz całe miasto jest wypełnione patrolami. Pewnie legitymują każdego i jest tam teraz niezłe zamieszanie. I to zamieszanie, w którym raczej nie znikniemy. Musimy poczekać parę dni, aż przynajmniej częściowo wszystko musi się uspokoić. Nie. Temperatura na to nie pozwala. Nie, chwileczkę. Gareth mówi z sensem, głównie dlatego, że po prostu on wie, że nie warto zamordować ludzi. Tak po prostu. I możemy uniknąć tego czekając. Ja mogę wam pomóc. I mogę spróbować doprowadzić do tego, że wszyscy będziecie ponownie niewinni. Ale to jest większy plan. Podoba mi się. Dobra. Garecie. Tak. Czy twoim zdaniem korupcja, bądźmy szczerzy, to raczej korupcja. Sięgasz po tego jak mistrza? Brylana? Tak.
Nie wiem, Brylan jest gwałtowny, nawet okrutny, ale nigdy nie sprawiał wrażenie przekupnego, raczej opętanego pewną wizją o bardzo stanowczych poglądach. Takich ludzi ciężko przekupić, na pewno nie złotem. Ale takich ludzi łatwo jest nakierować w ich pasji do realizacji twoich planów. Natomiast niestety korupcja w Gardis istnieje, tak, i to pewnie na wyższych szczeblach. Nie wiem, czy sam Brylan i cała organizacja jest korumpowana. Raczej nie, ale obce, nieprzyjaźne siły na pewno zapuściły już macki w naszych strukturach. I właśnie te struktury to jest coś, co mógłbym spróbować. No dobrze, ale... A ja jestem ganiony za obronę. Oj! Możesz się nie wtrącać chociaż na chwilę? Wincencie, myślałem, że już to mamy za sobą, nasze dywagacje. Powiedziałem ci, możesz w sytuacji życia i śmierci się bronić, natomiast nie uważałem tej sytuacji za taką, ale nasze teraz dyskusje są jałowe. Czy mamy jakiś trop? Wincencie! Bo tak, masz na imię, z tego co wywnioskowałem. Co ty na to? Zamkniemy cię w jednym pomieszczeniu z tym Brylanem i będziesz w sytuacji samoobronnej i go zamordujesz. Co ty na to? Czyli skażecie mnie na śmierć. W jakim celu? No, umiesz się bronić. Pokazałeś to. Umiem, kiedy trzeba, ale nie odnajduję w tym radości. Vincent i Gareth, gdybyście to wiedzieli. Reszta nie. Brylan Czarnoręki, czyli ten, który zastąpił po odejściu Strzebora dowodzenia nad Gardis, czyli dawniej szkołą Strzebora, jest Goliatem. I jest dawnym łowcą potworów numer jeden. To jest powerhouse, jeśli chodzi o... No i przezwisko Czarnoręki też nie wzięło się znikąd. Tak. Widzicie, ale jeśli ty wiesz, dlaczego się nazywa Czarnoręki, tak. Vincent, ty nie wiesz. No i po prostu wiem, żeby nie miał szans którykolwiek z nas na tym etapie najmniejszych. Dlatego też Gareth bardzo nie chce wracać do Casa de Comrade. No dobrze. No i też, ja też Brylan to jedno, bo on jest teraz głową Gardis, więc no raczej nie będzie osobiście za was ganiał. Raczej za złapanie was odpowiada Guarderia, czyli Gwardia. I wtedy dowódcą Gwarderii jest niejaki Sir Borber, który jest Minotaurem. Dobrze, to nie chcę wracać do miasta, ale jeśli mówicie, że tropy prowadzą tam, poczekajmy tu jakiś czas, niech sytuacja się ustabilizuje i możemy spróbować. Ale na razie stanowczo bym to odradzał. Jaka jest wasze zdanie na ten temat? I czy naprawdę potrzebujemy tam wracać? Czy tam są wskazówki, jakich potrzebuję? Tak. Malvin, ty wiesz tak naprawdę najwięcej z rzeczy, które mnie interesują. No, wracamy tam? Złą wiadomość. Być może wiem dużo, ale wiem mało o tym miejscu. Garecie, pozwolę ci dotrzeć do ludzi, którzy znają odpowiedzi na twoje pytania. Im bardziej oddalamy się od Comrade, tym bardziej też oddalamy się od rozwiązania twoich pytań. Dobrze, to... Ja mam pewne obawy co do tego wszystkiego. Najchętniej chciałbym stąd w ogóle wylecieć. Malvinie, myślę, że tobie też będziemy mogli pomóc. Ale najważniejsze, żeśmy wrócili do mnie. Temperatura jest bardzo niekorzystna. Ale, Vincencie, tak jak mówiliśmy, tak jak Gareth mówił, żadnego rozlewu krwi. To po pierwsze. Nie pragnę go. Ale gdy stanę pod ścianą, zrozumiecie, nie? Jak staniesz pod ścianą,
Tak, a Wincencie... Ale pomyśl o tym, że pod ścianą równie dobrze mógłbyś użyć tego swojego płaszcza i zniknąć, zamiast konfrontować się. Wydaje mi się, Wincencie, że jesteś inteligentniejszy niż uciekanie się cały czas do brutalnej siły. Natomiast jeśli wrócimy, to tylko z twoim zapewnieniem, że jesteś w stanie ukryć nas w mieście. Musisz nam powiedzieć coś, dzięki czemu ci zaufamy, w jakkolwiek najmniejszym stopniu. Jesteś chyba najbardziej skryty spośród nas. Nie chciałem o tym mówić, ale faktycznie... Zrób cokolwiek, żeby nas przekonać. Jakiś dowód zaufania, że możemy pójść za tobą do miasta, gdzie szuka nas cała gwardia, a ty nas ukryjesz. Czemu mamy ci zaufać? W tym momencie Vincent jest już wizualnie poddenerwowany i zestresowany. Wcześniej kiwał się z boku na bok, teraz się cały trzęsie. Sytuacja jest dość ciężka. To nie jest groźba, Vincencie, to zdrowy rozsądek. Nie musisz się teraz cały przed nami obnażać, ale cokolwiek, na przykład, gdzie byśmy szli? Co to za miejsce? Jeśli pomożecie mi wrócić. Czego tak naprawdę od nas oczekujesz? Garecie, czy znasz drugą szansę? Chyba znam coś takiego, co, Groch? Skoro jesteś z tego miasta, czy to jest tak, jakiś... Tak, nie musisz na to rzucać, jako ktoś, kto się wychował w Dekomeradę. Oczywiście słyszałeś o drugiej szansie, czyli o takim dość szemranym, ale zaufanym Lombardzie, prawda, tak. Vincencie? To jest Lombard, który znajduje się w... już ci mówię. Dokładnie znajduje się... W zachodniej ćwiartce. W zachodniej ćwiartce, ale chciałem dokładnie w północnej części zachodniej ćwiartki. Blisko murów. Blisko, koło muru i cmentarza cmentarza blisko świątyni suwerennej ciżby. No, słyszałem o tym miejscu. Nie wiem, czy parę patroli nie posłano tam na interwencję swego czasu. Nie, tam się raczej, nie jest tak, że tam... Spokojna dzielnica. To jest, znaczy w zachodniej ćwiartce nie jest spokojnie, ale się też tam nie patroluje. Okej, okay, dobra. Słyszałem coś o tym miejscu, nigdy się niczym nie wyróżniało. A potrafisz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jego właściciel... Czemu druga szansa? Znajomy. On ma koneksję. Zna ludzi, zna zachodnią ćwiartkę i podbrzusze tego miasta. Podbrzusze. Lepiej niż ktokolwiek, z kimkolwiek się kiedykolwiek spotkałem. A wybacz mi, Garecie, ale wydaje mi się, że jesteś trochę naiwny pomimo wszystko. Co do tego, co jeszcze można ukryć w tym mieście. Tak, to była dla mnie bardzo... gorzka lekcja. Sam się przekonałem, że jestem naiwny i tu, że tu ze mną stoicie, jest tego najlepszym przykładem. Natomiast ostatnie pytanie. Czy twój znajomy będzie nas potrafił wyprowadzić z miasta, jeśli będziemy chcieli ponownie z niego uciec? Za odpowiednią opłatę. Nieraz już to robił. No dobrze. Opłatę. No, nie pracują za darmo. Nie są tacy jak my. Ja również nie zawsze to jestem w stanie zrozumieć, ale... Ja no dobra. Nie pracuję za darmo, ale niektóre rzeczy są bezcenne. I... Dobra, to... Ale musimy być w tym jednomyślni. KF, co ty o tym sądzisz? 3 głosy na powrót. Ostrożny powrót. Nie no, wracamy, ale... Ja do niego bym nie poszła. Ten Gomlesz lepsze ceny daje na paserstwo. Także, kto? No, Gomlesz też ma Lombard taki. Znaczy Lombard, wiecie. Taki tam, że... przykrywko. Vincent? Gomlesz? Vincent? Konkurencja numer 1. Łapy. Jak są jakieś zakitrane rzeczy, to lepsze ceny mi zawsze dawał. Tak, ale ich
Jubileria jest bezwartościowa. Kompletne śmieci. Kompletny brak. Jakiekolwiek... Ale znam gościa. Dobra, możemy iść. Brak Dobra. Czego? Brak czego, Wincencie? Kunsztu. Duszy. Tak, dokładnie. Mm. Tak. Trefne kopie Sztuka. I tyle. Potrzebna... Sztuka musi mieć duszę. Potrzebna prawdziwego oka, żeby ją zauważyć. Nie każdy jest to w stanie widzieć. No dobra. Ostatnia kwestia, jaką trzeba poruszyć. Pogoń. Trzeba będzie pójść na jakieś zwiady. Zmylić ją w razie potrzeby i zdecydować, kiedy już będzie bezpiecznie w mieście. Potrzebujemy kogoś z pewnym zestawem umiejętności. Mam pytanie. Tak. A czy znacie jakiegoś przekręciarza w okolicach rynku? Chyba mogę znać. Co się od czego przekręciarza? Co ma przekręcić? Łeb komuś? Szczerze? Czego? Znacie kogoś, kogo nie lubicie? Kto w okolicach rynku mógłby nam pomóc? Czemu mamy nie lubić kogoś? Nie rozumiem. A on to myślę, że ty akurat, Słodko, możesz mieć wiele powodów, by kogoś nie lubić. A czego dokładnie potrzebujesz? Jakich usług? Takich, które można wrobić w to, że pomogły nam uciec, a tak naprawdę tego nie zrobiły, ponieważ mam pismo, które kieruje nas na rynek oraz mam próbkę pisma tego tutaj Gawina, które mogę skopiować i mogę zrobić fałszywy dokument na temat tego, gdzie nas wysłał. Przypadkiem go tu zostawimy z jakimś kawałkiem innego naszego przybytku, ponieważ musieliśmy uciekać bardzo szybko, ponieważ pogoń była już za rogiem. Ale chwila, chcesz... Nie rozumiem. Chcesz wrobić Gawina? Cudowne. Nie Gawina, tylko tego gościa w rynku, którego nie lubicie. Okay. Dobra, to... Rochu. Czy znam kogoś, kto był ogromnym bólem w dupie właściciela drugiej szansy? Gomlesz. Gomlesz. Ale niech piratka tego nie widzi. Powiedziałeś nie do mnie? W sensie rozumiem, nie, to było powiedziane do Malwina tylko. Kiedy dobra, używam dobra. Echa, to mówię do jednej osoby. Dobra. Okay. Więc tak patrzę. No, co z tym pomysłem? Zbyt ryzykowny, chyba go zostawimy. Pokażę ci, jak to pisać, Malwinie. Zbliż się. Dobra, na temat tego mojego planu porozmawiamy po tym, jak Gareth, ty sprawdzisz... Miałeś coś jeszcze do roboty, ja muszę coś przemyśleć, muszę przestudiować to pismo i wyciągam te bazgroły takie dobra. Koślawe. To jest będzie wymagało... bardzo łatwo i bardzo trudno skopiować. Tak, bo to jest tak, jak podrobić rysunek dziecka. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. To będzie wymagało sporo... Juro może już tego nie przeżyć. Dobra. Powodzenia. Roch, jeszcze jedna sprawa. Jak dobrze znam właśnie procedury pościgowe i też szacując temperament Drylana, jak długo taki kocioł, taka wrzawa może trwać w mieście? A z was nie złapię. W sensie w samym mieście... Dobra, nie musisz rzucać. Uciekliście za mury. Więc sądzę, że w mieście się was nie spodziewa. I też wiesz, że no patrole w mieście, zwłaszcza w zachodniej ćwiartce, są jakie są. Więc plan jest szalony, ponieważ musicie przejść teren stąd do miasta. Będziecie jak na dłoni. Mhm. Jeżeli tam was pościg złapie, no to jesteście... No to będzie ciężko. Ale jeśli wam się uda przejść przez bramę, to raczej nie spodziewają się, że będziecie wchodzić z powrotem. Ale domyślasz się, że na pewno ruszają patrole za mur i kontrole na bramach.
No i też na pewno, co by się nie działo, Brylan nie zrezygnuje z fiesty po Strzeborze. To na to nie ma co liczyć. Martial Law raczej z powodu trzech uciekinierów nie zostanie wprowadzone. Okej, dobra. To nadal jesteśmy razem, tak? Tam siedzimy sobie. Jesteście nadal w tej stodole. Porozmawialiście. Ukłóciliście się trochę, ustaliliście priorytety. Jaki jest plan w takim razie? Ja wstaję, mówię, to co? Idziemy? Ja się najadłem, wyspałem. Mogę wracać. Spokojnie, Kajak, spokojnie. Spokojnie, bo w takim tempie to ty trafisz z powrotem, ale do celi. Dobra, ale ciemno jest. Trzeba zaraz ten dziadek na nas może, wiesz, nakonfić. No, nie wyglądał na takiego, chociaż z drugiej strony. Ale raczej ma poszanowanie dla prawa i dwóch strażników by nie nadał. A to co, chcecie do rana czekać, czy to samobójstwo? Opcje są takie. Jeśli czekamy do rana, faktycznie tracimy dzień, ale Gavin zacznie nas podejrzewać i jeśli dotrze tu pościg, będzie pewien, że to chodziło o nas, jeśli przedwcześnie opuścimy stodołę. Chyba, że no nie wiem, zostawimy mu jakąś notkę i te trzy złote monety obiecane. To może mu zamknie usta. Garecie, napisz, że to część tajnej operacji, na której temat nie może mówić. Może to kupi? Tak, napiszę. Napisz, że bierzemy psa. O, nie. Tego nie napiszę, Karek. Starczy już mocht do wyżywienia. Garecie, dopisz. Prosimy o dyskrecję. Możemy jeszcze skorzystać z pana usług. Dobra. Ja biorę jakiś tam kawałek mięsa z tego i chcę z tym kawałkiem wyjść z szopy do psa. Biorę jakiś tam największy. Wychodzisz, notkę. Tak, no chcę wyjść po prostu tak po cichu się. Okej, okay, ja no to próbuję ją powstrzymać. W jaki sposób? Łapię ją za ramię. Miałaś być spętana. Dobra, chodź po psa. Chodź tu, krowę. Zobaczy cię. Kto mnie zobaczy? Pies? Pies ma mnie zobaczyć. Nie, homa, zoba. Nie, ten Gavin. Gavin cię zobaczy i zorientuje się, że nie masz... na pewno. No. Dobra, słuchaj. Tylko wyjdę. Otwieram lekko drzwi tylko i patrzę. Ochotę. No to nie wiem, tak chcesz do czegoś dojrzeć? Tak? No, czy są na przykład światła pogaszone już w domu, czy ten, dobra, czy śpią? No to percepcja. Ale stoję za nią, trzymam ją za ramię i też patrzę. Możesz się razem rzucić. Wyprowadzam jeńca. Na co? Na percepcję? 8 plus 6, 14. Kurde, słabe rzuty mam. 14, a... 16 mam pasyw, jak coś. Vincent? No ale deklarujesz ten... No. 12. 12? Nie starczy. Vincent, ty nie widzisz, ale Kae, ty widzisz, że w oknie, które jest jakby od tej strony stodoły, jest ciemno, ale pali się ogarek. Taki jest lekki płomień ogarka w oknie widoczny. Ale w stodole jest ciemno, jakby wszędzie. Tu jest ciemno wszędzie. Wszędzie jest dookoła ciemno. No to nas nie widzą, jak tam jest zapalone. Nie zobaczą, no zobaczcie, tam ogarek się pali. Śpią pewnie już. Ale po co chcesz to robić? Karet, proszę cię, bo drugi jest raz nie już będę. Też porządnie po północy, gdzieś tak druga dochodzi trzecia. Też długo ile, siedzieliście i gadaliście. Ile godzin do świtu? Gdzieś tak, chwileczkę muszę się zastanowić. Masz cztery, jeśli... Cztery, no sześć. Jeszcze około cztery. Dobra, a ile by zajęło nam dojście do bramy żebraczej? Rzuć na survival, kiedy dobra. Się zastanawiasz. Okej, okay. W czasie tej całej tego zamieszania ja chcę przestudiować... czy mamy tam jakieś światło? Jeżeli sobie zapalisz, to tak. Chciałbym zapalić moją prywatną lampkę.
Masz oliwną lampkę? Masz taką. Mam. Private lamp. Oraz... Dobra. Chciałem ją zapalić. W najdalszym punkcie od jakiegokolwiek siana, jakie jest. Tak to podkreślam już teraz. Dobrze. No to na samym środku tego, tak. Bo tam wszędzie pod ścianami jest wyłożone, no to ty tak na samym środku, na klepisku. Tak. Ja ją tak przykręcam, żeby to było takie dim light, nie? Żeby nie było, żeby to nie była na pełną, no, wiadomo. Kiedy? No. Dobra, to taką stawiasz. Dokładnie taką. Tylko, że moja jest ładniejsza trochę. Po prostu też. To jest przecież bardzo ładna. I tak, i ona przy takim przykręconym płomyku analizuje pismo Gawina. Uczę się dobra. Go. To. Dobra, moment. To jest jako część Forgery Kitu. Tak. To rzuć. Muszę to sprawdzić. Okej. Okay. Bo nie wiem, to czy robi... to w ogóle jest jako taka. To jest pojęcie. To jest rzut na to. Mhm. Tak, bo na pewno mam profkę w tym, więc jest to rzut. Okej, dobra, czyli rzucasz. Czyli dodajesz proficiency do rzutu na deception. Tak jakby, tak? Okej. Okay. Nie, czekaj, muszę to sprawdzić. Nie pamiętam, jak to działa. Znaczy, no na pewno to jest coś z charyzmy, ten tak. Albo performance, albo deception. Nie. I też jakby nie pisze nic, nie? Tylko na razie tylko skupiuje. Tak, dobra. No rzucasz na deception i dodajesz proficiency. Okej. Proszę. Wow. Więc 19 na kości i proficiency 21 i deception 27. Tak. No, produkujesz. Jesteś pewny jakości tego dokumentu, jest przekonujący. Okej, okay, w sensie czyli prowadzą na razie okej, dobra, czyli na pewno umiem podrabiać jego pismo, tak? No tak. Bo jeśli teraz coś napiszesz w jakimś takim niedalekim czasie, to tak. Dobrze to dobra. Zrobisz. No. Dobra. Okej, okay, dobra. Super. Dobra. Ja na survival miałem 3. Na survival miałeś 3 i oceniałeś ile jeszcze do świtu? Nie, do bramy żebraczej. Bramy żebraczej. Jeśli masz 3... To po prostu nie wiesz. Trudno ci to ocenić. No dobra, a wy co sądzicie? Idziemy teraz pod osłoną nocy, czy wychodzimy teraz, za dnia, próbujemy idziemy. Oddalić się jeszcze od miasta i dopiero w nocy wrócić? Teraz idziemy. KF chce teraz. Vincent? Im szybciej, tym lepiej. Teraz. Malvin? Będę szedł waszym śladem. No dobra, zwłoka jest faktycznie groźna, może trzeba wykorzystać jeszcze noc. Chodźmy. Zostawiam notkę i te 3 złote monety. Co jest na notce napisane? Że dziękujemy za gościnę, że musimy wyjść wcześniej. Powody są utajnione, jak i cała nasza misja, dlatego Gawin nie może nikomu zapytany powiedzieć o nim. I leżą 3 złote. Okej, okay. 3 złote po prostu. 3 złote. Kupi sobie puszkę coli. Dobra. Okej, okay. Ja bym chciał, kiedy już oni wejdą ze stodoły. Mhm. Zostać po prostu tam. Składam swoje rzeczy, gaszę lampkę. Znaczy, nie gaszę lampki jeszcze, tylko wykorzystując tą samą kartkę, na której on napisał rynek i tak dalej, Gawin, skreślam to piórem i piszę
przybliżone w miarę po prostu opis pewnej szajki przemytników na północ od Casa de Comerade. Okej, rozumiem, o co ci chodzi. Dobra. Ty no wiesz, o co mi chodzi. No, tak, tak, opisujesz to, no. Opisuję, jak tam dotrzeć, tyle, co wiem. Mhm. Dobra. No to jest to na tej kartce. I wkładam w siano w miejscu wygniecionym przez KE. Okej. Składam kartkę tak w cztery, żeby była jakby, wiesz, twarda. Spoko. I wciskam w siano i tak przykrywam, by nie było widać tego na pierwszy rzut oka, jak ten chłop tu przyjdzie. Okej, dobra, czyli to... Dobra, to... Slay of Hands. Dobra. Kiedy ty tak naprawdę robisz tutaj, no, fabrykujesz dowody. Jasne. Dobra. Slay of Hands. Ty to zrobiłeś 20 pod... naturalne. No kurwa. 25. Jest idealnie. Jakby... Jest idealnie. Jest tak, że chłop nie widzi, ale żołnierz to zobaczy. No jeśli dowolny po prostu śledczy od razu to znajdzie, laik i w życiu tego nie znajdzie. Idealnie. No to pięknie. Jesus. Ty to zrobiłeś po tym, jak już wyszliśmy, tak? Tak, nie widzieliście. Okay. Że zadbałem o to, żebyście nie zauważyliście, że on wychodzi ostatni. Tyle. Ale no nie wiem, składam swoje rzeczy. Możecie go skonfrontować o to, jeśli chcecie. Słyszysz. Garfa już dość. Konfrontacja. Po zrobieniu tego wychodzę. Okay. Po prostu tak jakby, gdyby nigdy nic. Dobra, to wychodzicie ze stodoły. Ja obczałem psa, czy on śpi, czy... No, nie. Pies, widzisz, że stoi już przed budą i widzisz, jak jego oczy błyskają w ciemności. No to ja chcę go tak, ja mam to mięso przy sobie i tak do niego chcę. Dobra, tak animal handling. Dobra, może mi się uda jakiś rzut dzisiaj. Proszę. 18 plus 4, 22. Okej. Okay. To widzisz, że on już miał ochotę na was szczekać, jak wyszliście, ale przekonany, że ty masz dla niego jakąś przekąskę, to tam, wiesz, popiszczał i łapczywie zabrał ci to z ręki, wręcz wyrwał. No to dobry biszkopcik, ty. Dobry biszkopcik. Ale nie daje się pogłaskać, jak próbujesz go dotknąć czy coś, to już okay. Dobra. To jest obronny pies, to nie jest taki do zabawy. Okej. Duże też bardzo. Dobra, no to wychodzicie. Noc przed wami otworem. Już jednak widzicie gdzieś tam w oddali wschodu, powoli gdzieś nad horyzontem robi się już odrobinkę jaśniej. Musimy... Wygląda, jakby było wystarczająco czasu, ale teraz się nie cofniemy. Chociaż lepiej nawet widać niż na wschodzie, widać jak korona Irsombry po prostu zaczyna się powoli obracać i widzicie coraz większy. Już widzicie po prostu więcej wychylającej się za wiecznej zasłony gwiazdy. Może jednak odejdziemy trochę. Prawy róg korony zrobił się szerszy. Może jednak odejdziemy trochę od murów. Będzie nas trudniej wypatrzeć. Po równinach w biały dzień możemy po prostu nie zdążyć. Jak będziemy biec, też mogą nas wykryć, chociaż jest jeszcze trochę ciemno. No dobra. To ma by najwięcej sensu. Ruszmy szybko teraz, ale blisko miasta musimy udawać, że tam przynależymy. Dobra, lecimy. Może jak będziemy jakimiś parowami, to się prześlizgniemy. Dobra. Vincent, ty prowadź, tobie to lepiej wyszło niż mi ostatnio. Ja już wypoczęłam, ja mogę lecieć. Dobra. No to ja naprzód wychodzę i obserwuję bacznie swoją pasywną percepcją i... Spryciarz, już to ogarnął trikasa. Dobra, okej. Dobra, to jaką drogę obieracie? Bo no jest droga, która po prostu prowadzi do miasta. A tak, bo tu są wszędzie pola i tak jakby, tak? Więc... Dookoła was, tutaj, gdzie teraz jesteście, są głównie pola, przy czym no już raczej skoszone większość rzeczy jest. Może jakieś
pamiętam, kiedy co się kosi, ale to chyba kukurydza jeszcze stoi, zanim ją zbiorą. O, to ale, może przez kukurydzę. Ale zboże jakieś tam, to już raczej już jest zebrane. To ja przez tą kukurydzę przeleciał. To jeśli jest, bo jest wysoka. Jeśli jest kukurydza, to spoko. Jeśli nie, to poszedłbym z tymi... Jest siano. Jest zasiane. No, przecież jeszcze jesień musi przyjść. To wtedy będą zbierać. A to szukamy jak najwyższej... Znaczy, ja szukam jak najwyższej trawy po prostu i przez nią. Albo przez kukurydzę, albo przez... Nieposiony. No dobra, czyli chcecie się przedzierać przez jakąś... Tak. Dobra. To będzie trudniej znaleźć kierunek, bo to jest, wiecie, wysoko, więc łatwo się zgubić. W takim razie, Kae, ty prowadzisz, tak? Tak. Dobra, no to rzucaj proszę survival z disadvantage'em, bo niewiele widzicie. Dobrze, że odpoczęłaś. No to 9 plus 4, 13. 13, dobra. A jeszcze... Niestety... No, sorry, chciałem zdeklarować jeszcze, zanim ruszyliśmy. Jasne. Poprosiłem Gareta o tą odznakę. A, Garys. Tak. Wiesz, trochę nie wiem, czemu mi ją oddałeś. Jest ja tam, właśnie tę broń też mi oddałeś, czy nie? Czy trzymasz przy sobie? Możesz trzymać przy sobie, w sensie... Ja nie poprosiłaś, trochę, więc... Trochę nie przejmuję tym jak coś, w sensie jakby nie... Okay. Nie jest mi aż tak niezależny. Ja jeśli mnie poprosisz, no to ci... Dobra. A na razie trochę mam w nosie, tak jakby lecę do, do tego. To ja wziąłem tą odznakę jakby. Jest część dobrego przebrania. Ruszacie przez pola, przedzierając się przez labirynt kukurydziany. I Kae, niestety trochę tracisz orientację. Nie jakoś super. Kierunek jest mniej więcej ten sam, ale w pewnym momencie ogarniasz się, że spoczyliście i też po prostu rozpoznajesz, że idziecie w złym kierunku, bo już tam zaczyna świtać. Ty wiesz, że no, miasto jest na wschód od was, a wy się poruszacie gdzieś tam na północny wschód, więc no, musisz trochę zakręcić. Okay. Oznacza to, że no, będziecie o bladym brzasku tak naprawdę, znaczy nie, no, o świcie jasno będzie, jak dotrzecie pod miasto. Ale jesteś w stanie was prawie pod samo miasto podprowadzić mniej więcej niezauważoną, potem już będzie trudniej. No dobra. Czyli przed bramą musicie jakoś wyjść z ukrycia. No to prowadzę po prostu przed bramę i... To znaczy, jeśli ja widzę, że zbliżamy się do bramy, no to... No nie, to wtedy zatrzymujemy się, jakby to zatrzymam wtedy się przed, zanim wyjdziemy z ukrycia. Tak. Dobra, to jak bardzo przed bramą chcecie się zatrzymać, przed miastem? No tak, żeby mieć pewność, że nikt nas nie zauważy jeszcze, nie? W sensie, że tak jeszcze będziemy w miarę... Dobra, to właściwie, ponieważ pod bramą, jak sama nazwa wskazuje, pod bramą żebraczną znajdują się żebracy. I jest pod tą bramą, ponieważ ona prowadzi na północny zachód. Na północny zachód prowadzi. Tutaj jest takie dość duże nawet obozowisko ludzi, którzy mieszkają pod miastem, ale nie w jego, nie pod murami. Po prostu no, ludzi bezdomnych tak naprawdę. Jest tutaj rozstawione dużo namiotów, dużo jakichś takich prowizorycznych chat. I to jest nawet dość duże. Ciągnie się przez... Może tak może nawet 150 stóp. Jest tak, że ta droga prowadząca do bramy to jest po prostu takie niskie obozowisko dookoła. I kiedy wy docieracie już tak prawie, że o świcie, to ono się budzi ze snu. Tam są jakieś szemrane typy w tych, wśród tych... Raczej biedne typy. Aha, okej. Tutaj już nie ma co kraść. To są raczej zdesperowani ludzie, którym się nie powiodło. Czyli to nie są wyjęci spod prawa, tylko raczej tacy po prostu... To... No tak, to są tak zwani żebracy. I oni po prostu ustawiają się pod bramą i wzdłuż tego traktu, ponieważ tędy często ruszają karawany na północ do nowych kolonii, do nowych miejsc do zasiedlenia i oni po prostu proszą o jałmużnę tutaj. I też stąd z północy przybywają... towary, które takimi no już bogatymi karawanami kupieckimi, więc
Jest tu po prostu o co żebrać. To ja szukam jakiegoś takiego pseudo, powiedzmy, stoiska, no bo zakładam, że zwyczaj sprzedają cokolwiek mają też pod tą bramą. Może się znajdzie coś takiego. Jakieś graty i szukam kogoś, kto sprzedaje jakieś szaty po prostu, albo w ogóle kogoś w jakichś szatach już. Dobra, no to... Chciałem to zasugerować. No. Więc jak wy podchodzicie do tego, to mówię, to się dopiero budzi do życia. Moment. Potrzebujemy jakiejś szmaty. Tak, tylko tego złota nie wyciągajcie. Ja mam tu miedziaki. Nie. To niższą walutę trzeba przygotować. Ja mam tylko... A, nieważne co ja mam, bo się jeszcze tym zainteresujesz. No, dwa lecą u nas? Okay. Tak, już. Potrzebujemy jakichś prostych ubrań i najlepiej, żeby się zakamuflować. Garrett zdejmuje swoją zieloną szatę i pakowuje ją do plecaka, zostaje w samej tej kolczudze na razie. Dobra, czyli... Sorki, jeszcze raz, co robicie po kolei? Ja szukam sklepiku, że ktoś wystawia po prostu rzeczy, jakieś graty takie swoje. Tak, ja bym chciał pomóc KE, bo mam ten sam cel, znaleźć jakieś szmaty do kupienia, takie biedne. Dobra. Ja zmieniam kolor peleryny. Staje się ona wypłowiało-czarna. Przypomina jak to, co można znaleźć na żebrakach tutejszych. Dobra, czyli raczej to nie czarna, tylko bardziej, że to kiedyś było takie lniane, żółtawe, ale teraz jest po prostu szare i brudne. Tak. To coś, jesteś w stanie to zimitować. Tak. Dobra, stoiska raczej ciężko. No ale takie właśnie, że ktoś po prostu rozkłada kocyk, rozumiesz, nie? Tak. To widzisz, że rzeczywiście takie kocyki się zaczynają rozkładać. Widzisz, że właśnie wychodzą tacy szary tłum, ludzie bezdomni wychodzą z piwni. Podchodzą do tego traktu i zaczynają rozkładać te rzeczy. Widzisz, że gdzieś tam zaczynają też na takich prowizorycznych kuchenkach to są raczej po prostu ogniska. Zaczyna się gotować jakiś rodzaj jedzenia, które trudno przełknąć. Zapach jest jaki jest i też wiesz, że ty, Garecie, że niedługo z wypiciem pierwszych dzwonów brama zostanie otworzona i wtedy ruch ruszy. Ale widzicie też, że pomimo wszystko jest tu... Pomimo tej jakby biedy, bądźmy szczerzy, jest też pewna festywność, można odczuć. Widać, że jakoś zadbano, żeby to miejsce się trochę lepiej prezentowało. Masz podejrzenie dlaczego. Czy żebracy są wpuszczani do miasta? Czy straż ich pędzi? Raczej są powstrzymywani. No jak jest nie mają prawa w nim przebywać. To jest prawnie jakoś? Nie mają po prostu obywatelstwa, tak jakby, można powiedzieć. Okej, a co świadczy o obywatelstwie? Glade. Dobra. Czyli ja posiadam taki Glade. Ty na pewno taki masz. Dobra. Ty, Vincent, też. Ja na pewno nie posiadam. Malvin miałby dostać, ale go nie dostał. Kaen. Ja nie mam, na pewno nie mam. Tak. Tylko, że to ale są glejty, które są poszukiwane. Tak. Więc tak. Jak to rozgrywamy? Żebraków nie wpuszczają. Nie możemy iść jako my. Zakosimy jakimś kupcowi, zaraz to przyjeżdża. Tylko znajdźmy szaty. Jeśli zdobędziemy jeszcze dwa glejty, będę mógł je podrobić. Napisać na nich coś, co nie powinno się tam znaleźć. Na nasze glejty nie wejdziemy też raczej. Musimy znaleźć 4 tak naprawdę. Nasze glejty też można zmienić. Mogę na nich umieścić tekst. Może z jakąś karawaną kupców. Może też, bo zakładam, że w drugą stronę też ruch się odbywa, że kupcy wjeżdżają do miasta. Zwłaszcza teraz, kiedy jest zapowiedziana wielka fiesta. Sądzę, że na pewno wielu się pojawi.
Nawet jeśli ona jest już dzisiaj, to pewnie lada chwila tutaj pojawi się. Cały taki korek będzie ludzi, którzy będą chcieli albo na fiestę po prostu uczestniczyć, albo coś sprzedać. Sądzę, że nawet może kilka takich gdzieś z dala, bo szliście polami, a nie główną drogą, ale może gdzieś widzieliście przy drodze takie obozowisko, że ktoś po prostu zatrzymał się z wozem, bo nie zdążyli już za dnia dostać się do miasta. Możemy też zasięgnąć pomocy u żebraków. Wiem, że są w stanie zrobić wiele dla kilku sztuk złota. Dobrze, myślę, że glejty wasze są o wiele więcej warte niż jakiekolwiek złoto. I tak są bezużyteczne dla nas, więc... Wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie właśnie zdobycie glejtów i zmienienie... Podrobienie ich? Zmienienie swojej aparycji, przekonanie tak naprawdę jakiejś karawany, bez zadawania pytań, moglibyśmy przekroczyć z nią bramy miasta. Lustruje, bo tam wspominałeś rok, że stoją już jakieś karawany, tak, które czekają. Jest kilka rozstawionych tak jakby już dalej od drogi trochę, że po prostu zjechali na pobocze wozem, może dwoma, i teraz z powrotem przyczepiają te zwierzęta pociągowe. Widzisz, że tam... na razie dopiero jedzą śniadanie. Tak, dobra. Żeby wjechać do miasta. Widać, czy to są właśnie kupcy... Jakie to są profesje? Czy to są właśnie kupcy żywności, czy na przykład jacyś komedianci, poborca podatkowy? Da się jakoś właśnie... Czy te wozy są tak zakryte, że każdy wygląda mniej więcej tak samo, ludzie tak samo ubrani? Nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie. To jest bardzo kolorowa mieszanka wielu różnych wozów raz. Dużo się da znaleźć. Też nie wszystkie są w ogóle, widać, że tak nie pasują nawet do nowego Sire. To są prawdopodobnie nawet jacyś przybysze z innych kryształowych sfer. To są po prostu kupcy. Jest dużo też kupców. Takiego cyrkowego wagonu, on już raczej jest w mieście. Okay. Od dobrych paru dni się rozstawiają. Tu teraz jakby mieli przyjeżdżać, to by już byli trochę za późno. To są raczej tacy też na ostatnią chwilę tu przyjeżdżają. Dobra. To wszyscy jesteśmy razem? Stoimy przed tym obozowiskiem? No tak. Dobra. Wtopmy się w tłum po prostu. Wtopmy się w tłum. Ja bym wybrał karawanę, która na pierwszy rzut oka jest najbardziej egzotyczna, najdalej stąd. Najmniej prawdopodobne, że słyszeli o ucieczce. Spróbować jakoś przekonać się, żebyśmy mogli razem z nią jechać do miasta, tylko sprawa glejtów nadal zostaje otwarta, tak? No, podrobienie tego dokumentu to będzie nieco więcej roboty niż podrobienie pisma jakiegoś wieśniaka. Myślę, że razem damy radę. Masz dwa glejty na próbkę, więc może się uda. Co jest na tych glejtach, Roch? Jest podane przez... To jest raczej taki... To jest po pierwsze na tym. Nie jest papierowy, tylko jest na pergaminie, żeby trochę wytrzymalszy. Jest pieczęć... Pieczęć Zjednoczonej Kompanii. I do tego jest po prostu wypisane, komu został przekazany i przez jaki organ. I jest tylko podpis tego ambasadora Eberonu i osoby, która go dostaje. Czyli podpis jest kosmetryczka jakaś właściciela, czy nie? Nie. Okej. Okay. Znaczy jest wypisana wiek i właściwie rasa tylko i tyle. Okej. Okay. I imię. Okej. Okay. Mamy pergamin? Ktoś z was ma pergamin? W tym tempie to go zahaz nie będę miał. Ja mam jeszcze dwa kawałki papieru. Nie ma rasy wypisanej, bo na pewno Strzebor by się na to nie zgodził. Dobra. Mam dwa kawałki papieru jeszcze. Papieru, ale nie pergaminu, tak?
Nie jestem specjalistą od wyrabiania papieru. Jest to papier. Mhm. Dobra. Może kupcy z karawany coś mają. Pokazuję wam papier. Mhm. Proszę. To. Dobra. I porównujemy. To nie jest taki... To jest papier. To nie jest pergamin taki jak na dokumencie. Tak, no pergamin to jest wyprawiona odpowiednio zwierzęca tak. skóra, mhm. A papier to papier. Dobra. Są... Znaczy, no nie są aż tak różne. Jedno okay. jest, na jednym się pisze i na drugim się pisze, ale no jak już ktoś to dostanie do ręki, no to czuć różnicę. Dobra. Okej. Okay. Zabieram. Ja w tym czasie wyjmuję swój glade. Mhm. I używam Magical Tinkering na nim. Mhm. Na moim podpisie. I co tam jeszcze było z rzeczy, które są... Twój podpis, podpis ambasadora i pieczęć lakowa. Okej. Okay. Sorry, ołowiana pieczęć, bo lakowa by się zbyt łatwo okay. zepsuła. No to w miejscu mojego podpisu za pomocą Magical Tinkering pojawia się jak w druku, ale tak rozprowadza się w taki dziwny sposób. To jest trochę jakby substancja, trochę jak tusz, mm-hmm. Ale porusza się jak slime mold po tym papierze. Pulsuje, tak. Tak, jakby powoli przemieszcza się po moim podpisie i pojawia się na nim podpis Genovefa Trus. Dobra. Okej, użyłeś Magical Tinkering, wygląda przekonująco. Okej, okay. pokazuję to, im. Dobra, to jeden ma jeszcze. To dla mnie? Nie, zła sztuczka. I... Próbuję cię zabrać. Jesteś w stanie to zrobić też z moim glejtem? Tak, myślę, że tak, ale nie podrobię całości od zera, więc albo potrzebujemy dwóch glejtów, albo Malwinie, może ty masz jakiś pomysł. W tym czasie biorę glejt Gareta, sięgam po mhm. niego i chowam go pod swoją pod peleryną. Płaszcz. Mhm. Tak. I imię. Francesco. Francesco. Ale jest ich dużo tutaj. Tak. Adam Nowak. I chwila takiego, słyszycie? I pergamin wyjeżdża jak z drukarki z tych płacht. Jest gotowy do wyciągnięcia. Okay. Wyciągam jak z drukarki. Dobra. Otrzepałeś, lekko ciepły. W sprawie dwóch pozostałych może da się kupić trochę pergaminu. W końcu to kupcy. Tak. Albo po prostu da się ukraść kogoś glejt. Dwa glejty. Kradzież. Jesteście na tyle pewni w kradzieży, chociaż ostatnio nie skończyło się to dobrze. O, może jak ktoś nie będzie krzyczał mi do ucha, to będzie nieco łatwiej. I pozbawisz kogoś jego glejtu, wejścia do miasta. Wiesz, że tu jest niebezpiecznie. Może doprowadzić do czyjejś śmierci. O, na razie jest dość bezpiecznie, póki ty tam nie wszedłeś. Nie, żebym się tym przejmował, uważam, że to dobry pomysł, ale nie sposób nie zauważyć pewnych luk w rozumowaniu. Ale jest to dobry pomysł, zgadzam się z nim. Zróbmy tak, jeśli... Garecie! Tak. Uciszysz tego twojego kolegę od drukowania? Wybacz, Malwinie. Pokazuję ci środkowy palec. Dobra. I mówię tak. To znaczy co innego niż ten, jak coś. Dobra, spokojnie. Mamy dwa glejty, jeszcze dwa. Więc nie masz pojęcia, o co chodzi z tym znakiem. Okej. Dobra, to zróbmy tak. My poszukamy pergaminu, Malwin spróbuje załatwić dwa glejty. Ale ja mam sam nie mogę tego zrobić. To jest zbyt ryzykowne, żebym ja sam to załatwiał. Potrzebuję jakiejś... Z glejtem to ja zabiorę. O, mogę kogoś zagadać albo zrobić nieco zamieszania, ale kraść to faktycznie ty się przydasz. Bo widziałem, że całkiem nieźle ci szło
i ma flashbacki do celi. Dobra, dobra, tym razem sobie pomogę czymś innym i znowu rzucam ten moją rękę. Boże, jaką mi nazwa? Mage Hand po prostu i podnoszę kamyczek z ziemi. O. Tak, widzisz, że K jest za założonymi rękoma i kamyk z ziemi lewituje koło niej. O, widziałem, co potrafisz zrobić tą mocą. Także wierzę w ciebie i znajdźmy tylko jakiś cel, kogoś, kto na pewno ma Glade, bo i tylko się chyba nie wszyscy mają. Ja szukam właśnie jakiegoś kaptura, żeby założyć. W sensie jakiejś takiej żebraczej szaty. Jest jakaś luźna albo... Właśnie znajdzie. Albo możesz komuś ukraść, albo podnieść z ziemi, ale to już będzie naprawdę syfne, jak to podniesiesz z ziemi. To jest tak, wiesz, że ty to musisz tak odkleić od błota. No to ja szukam kogoś z taką szatą po prostu i wyciągam... Sądzę, że gdzieś przy którymś z tych obozowisk takich, gdzieś się pewnie suszą. Takie, no powiedzmy, wyprane. Aha, no dobra, to po prostu dobra, podchodzę slay, i... Slay of hands. Tak, i próbuję kradniesz. Po prostu zwinąć z tego sprania, po prostu tak ściągnąć niepostrzeżenie. Garrett się odwraca, on się po prostu boi i nie chce patrzeć, co się stanie teraz. 14 plus 4, 18. 18? Wow. Po prostu ty, Garrett, się odwracasz, szaty już nie ma... K jest z powrotem przy tobie, już w tą szatę zawinięty. Tak, już po prostu tam, jak... I tak upodabniam się do Vincenta, tak patrzę na niego i tak tu zakładam. Tak... Wyglądało to tak, że ty, K, pociągnęłaś tą szatę Mage Handem i to wyglądało, jakby ona na wietrze trafiła do twojej ręki. A, no, no, no. Dobra. Dobra. No, skąd ta szmata? To Garrecie, ty rozpoznasz, kto mógłby mieć taki Glade. Znasz się chyba na tym najlepiej. Wydaje mi się, że... Ty się byś dobrze na tym znał jako konsjerz, ponieważ no, wy się zajmujecie ochroną tych karawan. Więc wiesz tak, że wszystkie na pewno wychodzące z miasta będą miały taki glade, ponieważ przybyli tutaj, go muszą dostać. Ci wchodzący do miasta niekoniecznie, ale na pewno mają jakieś potwierdzenia, że są kupcami. Czy to z innych części New Sire, czy też po prostu z innych światów. Oczywiście powoduje to, że jest ogromne zamieszanie takie biurokracyjne zawsze w Casa de Comerade, ponieważ trafiają jakieś po prostu, pytasz o dokument plazmoida, a plazmoid po prostu ci, nie wiem, jakąś taką... trochę żelu nasrał na rękę, mówi, to jest mój dowód, a potem trzeba to sprawdzać jakoś i nie wiadomo właściwie. Jest z tym duży chaos, kurde. Okay, Papers, please, de Comerade, no. Bo wy się też tym zajmujecie jako konsjerzy, więc ty byś dużo o tym wiedział. Malwinie, sytuacja przedstawia się tak, że każdy wchodzący do miasta musi mieć jakiś potwierdzający dokument, natomiast nie jest to standaryzowane, co... Jest dla nas pewną szansą, natomiast ja bym sugerował jednak podwędzenie zwoju komuś, kto z miasta wyjeżdża, ponieważ jeśli podwędzisz go komuś, kto do miasta wjeżdża, jeśli będzie to osoba przed nami, po prostu nie będzie miała tego glejtu, tej przepustki i kradzież się wyda w 100%. To musimy zaatakować kogoś wychodzącego z miasta. No, możemy spróbować. Ja mam troszkę złota. Może ktoś będzie zainteresowany sprzedaniem mi czegoś, a wtedy ty zrobisz swoje, Kaję. Dobra. Pamiętaj, potrzebujemy dwóch glejtów. Nie tylko tego dla ciebie. Dobrze, dobrze. Ja się próbuję wtopić w żebraczkę, w sensie biorę jakiś kubek, wrzucam tam jednego miedziaka i tak chodzę i... Dobra, to wyjmujesz swój taki cynowy kubek. Tak. I gdzieś tam się ustawiasz w jakiś, tak, po prostu... jakiś żebrak. To moje miejsce. Zwarknęłaś na niego. I tamtym kubkiem trun, trun, trun. Dobra, kiedy już się rozstawiacie, widzicie, że także
poruszenie wśród właśnie tych karawan, które obozowały pod miastem. Widzicie, że odgłosy strzepywania jakichś kocy, na których spożywali jedzenie, jakieś dziwne dźwięki, równie dziwnych istot, które właśnie są teraz zaprzęgane do tych wozów i powoli zaczyna się taki ogromny rejwach, kiedy wszyscy próbują naraz wjechać tymi wozami z powrotem na drogę. Zaczynają się zderzać, kłócić ze sobą. Wiesz, to pierwszy, a ta druga istota odpowiada. I jest kompletny rozgardiasz. Ale bez, no, nie ma tak, żeby się ktoś bił czy coś. Po prostu są raczej takie, wiecie, no, zamieszanie na drodze jest. Okay. I ja chcę czuć pewne napięcie w powietrzu, tak jakby zaraz miało się stać coś wielkiego. I dobrze, Malwinie, to jeszcze ty możesz. No ja chciałem się ustawić tak, by obserwować wyjeżdżających z bramy, no nie? Mhm, dobrze, to ustawiacie się po lewej stronie tak, drogi, tak. Ponieważ obowiązuje ruch prawostronny, czyli jak stoicie twarzą do bramy, po prawej będą się poruszać do bramy wozy, a z drugiej strony te wyjeżdżające. Dobra. Chciałbym puścić message do KE. Mhm. Bo mam swój instrument ze sobą w końcu. Mhm, więc puszczasz message. Więc puszczam message. On, jego nie słychać i może być słabo słychać też w tym harmidrze tego, w jaki sposób ja go puszczam, ale wyraźnie widzisz, że sięgam do pasa po moje udu i tak jakby wkładam, zasłaniam ręką wylot od butelki, od tej wazy i tak jakby w wyciętą dziurę po boku tej wazy, tak uderzam dłonią i tego nie słychać na zewnątrz, ale w twojej głowie słyszysz. No tak, tylko słyszałem, mocniej chrząknęłam tym, jakby dałem znać, że słyszę. I po tym uderzeniu słyszysz: bądź gotowa na sygnał. To ja krzykuję się jakby do... I kiedy ty mówisz, kończysz ostatnie sylaby, słowa sygnał, słyszycie z miasta. Teraz uwaga. Słychać? Mhm. Nie, to dzwony, co zawsze ciebie dzwoni. No, chwycisz się. Słyszycie uderzenia dzwonów tego. O mój Boże. Świątyni suwerennej ciżby, które oznaczają powstanie nowego dnia nad Casa de Comerade. I także słyszycie okrzyki spod bramy, że brama zostaje otwarta. I od razu też zaczyna się ogromny harmider, kiedy ludzie zaczynają tłumnie ruszać w jej kierunku. Dobra. Te karawany, które widzieliście, że poruszają się do miasta, ruszają po prostu jak jeden taki ogromny pędrak. Jak właśnie te baty zaświsnęły w powietrzu i uderzyły dupska jakichś dziwnych stworów. To jest cała to mieszanina. Są konie, są woły, ale także jest pająk. Jest jakiś coś, co przypomina ślimaka. Jest też kilka zaprzęgniętych... ale to są jacyś szaleńcy, ale zaprzęgli swoje wozy w młotogłowę. Kto to robi, nikt nie wie, ale może się zdarzyć ktoś tak zdesperowany. I rzeczywiście cała ta wręcz parada rusza w kierunku miasta. Od razu wszystkie kubki i dzwoneczki żebraków w jednym po prostu harmidrze zaczynają dzwonić i żebracy też zaczynają: o la Boga, jestem taki biedny. Ogromny po prostu harmider. I z drugiej strony rusza podobna, równie kolorowa parada innych wozów, które teraz zostają wypuszczone z miasta. Okej. Czekam na taki,
daje kilku wozom przejechać, no nie? Mhm. Żeby nie zatrzymać pierwszego od razu, żeby zrobił się tam jeszcze większy harmider niż był na początku. I słyszysz, Kae, popchnij mnie teraz. No to popycham. Sięgam do sakiewki i przeliczam szybko 5 sztuk złota i trzymam je w pięści. No to... Okej. Okay. Czyli kiedy chcesz... Dobra, mów co się dzieje po prostu. Okej. Okay. Kiedy Kae mnie popycha, przewracam się tak jakby w stronę drogi, tak żeby wyraźnie być zauważonym przez powożącego. Mm-hmm. I ostentacyjnie staram się rozrzucić 5 sztuk złota wokół tego wozu. Okej. Okay. Nice. Performance z advantagem, bo pomaga ci Kae. Proszę. Nice. Panie, inspiracji, jeśli jeszcze nie masz, ale pamiętam, nie że mam, masz. Nie mam, już zużyłem tamtą. Okej, okay, to dostajesz ją teraz. Kae, dziękuję. Też. A, dziękuję. Dobry plan. Dobra, performance. Mhm. No bo ty wiesz, no, odgrywasz to wszystko. Jasne. No dobrze, że jest advantage, bo by było 3 plus, no 9 by było, to jeszcze advantage. Będzie to 17. 17, okej, okay, udaje ci się. Po prostu Kae popchnęła cię naprawdę mocno. Masz dziwne wrażenie, że to mogło być... Miało jakieś podszycie. Tak, coś, co była duża intencja za tym popchnięciem. Po prostu wywracasz. Nawet nie musiałeś za dużo odgrywać. Po prostu się wywracasz. Konie, przed które upadasz, po prostu... zaryczały, kiedy ty się przed nimi po prostu wyrzuciłeś i te po prostu monety w powietrze od razu błysnęły w promieniach wschodzącego słońca i z przepięknym dźwiękiem rozsypały się pod kołami wozów po przeciwnej stronie drogi i żebracy po prostu ruszają na nie niczym chmara szczurów za ser. Jak gołębie, jak rzucisz po prostu ziarno, to się zlatują od razu. No jest kompletny chaos. Okej, okay, i od razu... Nawet widzisz, że jeden z tych po prostu otoczonych przez szare ciała wozów, na którym siedzi potężna postać orka, po prostu on przerażony nie może utrzymać młotogłowa i zaczyna smagać na prawo i lewo batem na tych biednych ludzi, którzy teraz ruszyli po te złote monety. Okej, okay, teraz tak, próbuję się podnieść. I wołam do wozu, który się zatrzymał przede mną, bo się zatrzymał, no nie? Bo tak, jakby tam zatrzymał się i słyszysz tam z kozła jak o! Co tam jest? Wszystko w porządku? O! Dobrzy ludzie, pomóżcie mi, zaraz mnie zjedzą te biedaki. Okej, no to... To... Młody idź! I widzisz, że z kozła zeskakuje jakaś mniejsza sylwetka. Są to ten... Czy to byliby ludzie? Trudno wam powiedzieć. Wyglądają jak ludzie. Ale mają w sobie jakiś taki... Taki dziki... Aha, dobra, bo Kuba ma tą rękę, myślałem, że go zamroziło. Nie, sorry, ja po prostu zaczynam mają coś jakiś mówić, taki ja mam... pierwiastek w sobie, widzicie. Może w ten sposób, jaki się ruszają, bądź są ubrani. Coś nie są to normalni ludzie, ale wyglądają na pierwszy rzut oka jak ludzie. I widzisz młodą osobę, jakiegoś młodego chłopca, który podchodzi do ciebie i tam patrzy, podtrzyma te konie i patrzy na ciebie. Wszystko w porządku, proszę pana? O, ledwo. O, ktoś mnie popchnął. Pomóż mi wstać, proszę. I chwytam bardzo mocno go za ręce, obie. Dobra, to widzisz, zaskoczony już i jakby taki robi ruch, żeby do ciebie się odskoczyć, no ale też jakby równocześnie cię podciąga tym. I rzeczywiście... Daje mi pomóc wstać, bo ja stawiam opór. Okej, okay, dobra, no to on się zaczyna wjeżdżać. Jestem starcem, który jest ciężki. Dobra. A ja od razu szukam właśnie na nich tych glejtów, czegokolwiek. Dobra, deception po pierwsze, Kuba, i siła.
ale dobra. Może być atletyka. KE spostrzegawczość. Mhm. Dobra, czyli najpierw deception. Tak. Kiedy udajesz, że ci coś jest. Okej. Okay. 22. Wow. Jestem najcięższym starcem w okolicy. Dobra, i siła teraz, jak mocno trzymasz biednego chłopca. To jest 0. Okej. Okay. Proszę. 2. Wykorzystuję inspirację. Dobra, przerzucaj. Tak. Proszę, błagam, Panie Boże, jeśli istniejesz. 5. 5. Dobra, próbujesz chwycić to dziecko, ale ma bardzo śliskie z jakiegoś powodu ręce. I ty się po prostu ześlizgujecie. Ty do tyłu. Dzieciak do tyłu i się gdzieś tam wypierdala na ziemię. Ale widzisz, jak postać na koźle. Jest to taki duży, umięśniony mężczyzna, ubrany tylko w taki skórzany kołnierz i po prostu jego no wręcz groteskowo wyrzeźbione ciało tam błyszczy spod spodu. I on wstaje. Co tam jest? Co się dzieje? I zeskakuje na dół i widzicie, że ma w ręce dopyty bat, a w drugiej już trzyma na tej, na takim krótkim toporze przy boku. Okej. Okay. Co jest? O, panie! Sorry, jeszcze ci przerwę. Ile było na spostrzegawczość? 12 tylko niestety. 12? Muszę pasywną brać ciągle, bo to bez sensu też. Niestety nie widzi, gdzie mógłby być Glade. Przynajmniej teraz. Możesz za chwilę rzucić jeszcze dobra, raz. Wiesz, jeszcze raz, kiedy patrujesz. Vincent i Gareth, wy widzicie raczej, co się dzieje. Jakby co. Dobra, Malvin, co robisz? Panie, proszę, pomóż mi wstać starcowi. Oni... Myślałem, że to są inne zasady i próbowałem przyjść. Ci biedacy, oni mnie zaraz zjedzą. Oni są tacy brudni! I on tak, dobra, i idzie do ciebie, tam jeszcze coś tam do tego dziecka mruknął, żeby tam pilnowało wozu i chwyta ciebie po prostu tak za kołnierz i ty czujesz potężną siłę, która cię ciągnie do góry. Okej. Okay. O Lord. Próbuję go objąć, by mi pomógł i w tym czasie go przeszukuję od dołu do góry. Slay of jak hands. Jak on mnie podnosi. Slay of hands. Czemu teraz? 10. 10? Dobra, nie masz szczęścia, się nie skapnął, bo rzeczywiście go tak, wiesz, objąłeś jak taki starzec i nie znajdujesz nic. I on tak, no weź mnie, puść już. Odstawia cię, po prostu tak cię postawił i cię zaczyna oklepywać. Dobrze już, dobrze? Myślałem, że to będzie mój koniec. Odsuwam się od biedaków trochę jeszcze, wchodząc przed ich wóz bardziej po prostu. I on, gdzie leziesz? Nie, o nie! O, przepraszam! KE, rzucę jeszcze raz ten sposób. Znaczy, wezmę pasywną po prostu, 16. Dobra. Bo nie możesz tego zawsze używać. Ostrzegam, w tej sytuacji pozwolę. Dobra. Bo ty po prostu już teraz... Wiesz, jakby śledzisz wzrokiem tego chłopca. I rzeczywiście widzisz, kiedy on wskakuje na kozioł, że ten Glade jeszcze jest tam na koźle leży. Widocznie jeszcze go nie schowali po tym, jak go musieli dostać i tam pokazać przy bramie. No to ja próbuję w takim razie Mage Handem ją wyciągnąć po prostu. Dobra, tylko teraz, bo ty... Stealthujesz? Chcesz coś to ukraść po prostu Mage Handem, nie? Tak. Dobra, no to musisz rzucać na magię bardziej niż na Slay of Hand, nie? Bo to ty używasz magii, żeby to ukraść. I jeśli się nie mylę, używasz Inta wtedy. Normalnie inteligencji używa do tego. Bo gici do tego używają inteligencji. Tak, ale czy jeszcze mam to chyba w tym zapisane? Nie, ale inteligencja na pewno jest na magię. Na pewno. Znaczy na tą magię, bo inną magię byłby Dex. Nie, Wisdom. Dobra.
3, przerzucam, inspiracji zużyję. Boże. Dziewięć i co dodaję? Po prostu inta dodaję, tak? Tak. Czyli 2, czyli 11. Ale 11? No to... Proficiency też dodaję. Ten, jesteś proficiency, czy nie? Najlepszą nie, złodziejką. Tak... Chociaż? Nie, dodajesz proficiency, dodajesz. No to będzie 9, 12, 14 będzie. 14, dobra. Ledwo, widzisz, okay. Bo ty znowu ten sam trik, że to niby wiatr, coś tam. No, 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 no. I już wiesz, już czujesz, że chwytasz palcami Mage Handu i to wyrywasz, jakby, znaczy chwytasz to i ten dzieciak, widząc, że to ucieka, czy klepnął. Mhm. Ale i tak się urwało. I on myśli, ojej! I zeskakuje, żeby to łapać. I po prostu biegnie za tym papierkiem, jak on sunie powoli do ciebie. Tak wiesz, jak siatka na wietrze. Co jest mega dziwne, bo on ma na sobie ołowianą pieczęć. To wygląda dość nienaturalnie. Panie! Panu dziecko zwiewa! Krzyczę do tego dużego. Dobra, i on się odwraca i... Na kozła wracaj! I widzi, że ten papier, Jezu, Glade, idzie po to i po prostu... Czy tam jest jakiś żebrak koło mnie? Tak, znajdzie się na pewno. Ja go wpycham na tego dzieciaka po prostu. Siła, siła. Zamieszki tam, kurwa, wywołacie. O Jezus, dwa plus zero. Zresetujmy tego topa. Dobra. No nie udaje ci się go popchnąć, jest zbyt zajęty próbą zdobycia złota, które gdzieś tam leży. Mhm. I widzisz, że ten wielkolud potem podchodzi, po prostu bam, przydepnął to do ziemi nogą. Mhm. Podnosi, zwija. Tam jeszcze się ogląda na ciebie, Malwinie, i mówi... No dalej, okay. Już wyłaź sprzed tych koni. Okej. Okay. Podbiegam tego gościa, mm-hmm, i łapię ten Glade, kiedy go trzyma w ręce. Okej, okay, dobra. W tym czasie rzucam do Garetha. Powiedz mu, że to moje. Moje. To jego. Dobra. Używam, trzymając w ręce. Kiedy on trzyma to w ręce, zwinięty, używam Magical Tinkering. Dobre. Slay of Hand, czy ci się uda? Czy mogę dać mu wesprzeć go dalej, performując po teraz, prostu? Jeśli teraz coś... Mów, co robisz, i zobaczymy. Okej, bardzo dramatyzuję to, co się dzieje z tym dzieckiem. Mm-hmm. Boże, oni go z ochu szachpią zaraz! I dorzucam 2 złota za plecy tego dużego gościa. Okej. To jest strasznie droga akcja. To też, Kuba, Slay of Hand albo Stealth, czy on się nie ogarnie, że ty po prostu rzuciłeś w niego złote. Okej. Mam tyle samo bonusu na obu, więc będę po prostu... To będzie advantage jakiś dla mnie, czy nie? Zaraz nie, zobaczę. Dobra, to najpierw Kuba. Okej. Please. Yes! 24. Dobra, no to bez problemu. Gdzieś tak jak sunąłeś po ziemi, tam widzisz, że ten żebrak koło ciebie był KE, teraz po prostu się przeknął przez ciebie i rzeczywiście popchnął to dziecko. I to ten dzieciak padł na ziemię. Gość już tam biegnie, a ty... ja bym już powiedział, że Vincent, nie musisz rzucać na to Slay of Hand. Bez problemu. Dotykasz? Tak. I równocześnie, kiedy on już tam to dziecko się odwraca na ciebie i ty, Gareth, podbiegasz do niego i co mówisz? A to jest Glade tego pana, ja to widziałem, wypadł mu. Jak podnosi tego dzieciaka do góry, kopie tego żebraka, to są tam, odfrunął wręcz. Odwraca się do ciebie, Gareth, jak to jego, przemój. I otwiera i pokazuje tobie, tu jest napisane... Napisane jest. Johnson jest napisane. Co ma być? Co jest napisane, Vincent? Marcin. To ja już sobie zapiszę. Widzisz, że nie ma tam napisu Johnson. Jest centralnie napisane Marcin. Po prostu Marcin.
Tak, po prostu Marcin. Okay. Ja mogę jeszcze w tym momencie wysłać message do KE. Mhm. Wszystko się dzieje równocześnie, rób to. Okej. Okay. W trakcie tego wszystkiego słyszysz. No, i, znak sygnał, ale w sensie na co? I mówię po nim. Znajdź drugiego Clayta. Szybko. Do środka. To szybko tam. Do środka, w sensie, że tam jest jakiś do wozu, tak? Że mam wejść. No, drzwi od wozu są otwarte. No, dobra, no tak myślę, tak się myśli. To jest taki, wiecie, z płachtą. Że ty możesz wskoczyć po koźle do środka rzeczywiście. No to ja wskakuję pod... Jak mam tą płachtę na sobie, która jest w płachtowym kolorze. Próbuję tak się... Stealthuj, po prostu stealthujesz. O, 17 plus 6. Jest problem, po prostu jesteś jeden cień w tym całym tumulcie rzeczy, po prostu... Jesteś w środku. W środku widzisz, no jest to wóz. To nie jest wóz handlarzy, to jest wóz osadników. Rozpoznajesz to od razu. Widzisz narzędzia, widzisz takie złożone już, ale kiedy tutaj pewnie spali, to są jakieś takie złożone spanie, jest dużo prowiantu, są też skrzynie takich prywatnych rzeczy całkiem, jest trochę roślin, skrzynka z kurami. Jeszcze jedna z żywymi kurami? Z żywymi kurami, no. Kurde. Okay. Kurde. I zrobić, ale dobrze. I do tego jest jeszcze skrzynka z... nie wiem, czy wiesz, co to jest za zwierzę? Wygląda jak jakiś gryzoń, ale strasznie pulchny. Mm-hmm. Dobry kuri. Wskakujesz cały wóz trochę zakiwało, kiedy tam jest, ale jesteś w środku. W tym czasie, Gareth, co ty robisz, kiedy ten gościu pokazuje ci ten glade, już widzisz, jest czerwony, zły, już mówię, że mu Johnson, tu jest. Tak, wymownie podnoszę brew i... Johnson, tak? No. No to... Johnson, syn Jona. No to, Johnsonie, spójrz, co pisze na glejcie. Goofy? Odwraca. Przygląda się, odwraca jeszcze go parę razy. Przetarł. Żyłem się krew. Dobra, bierz. I rzuca tak go w ciebie, Wincencie. I bierze tego dzieciaka i... Łapie. Szukaj Glejtu, gdzie on jest? I zaczynają tak, jak, wiesz, jakby się rozglądać i gdzieś szukać. Kae, co ty w tym czasie? No szukam tego Glejtu drugiego. Jakichś dokumentów, czegoś. Dobra. Mhm. Investigation albo Perception? Investigation ja mam mało. No to Perception, ale to rzucę, tak? Rozumiem, że rzucisz nie będę. To trzeba rzucić, tak. Dobra. Raczej tu pasywna ci nie pomoże. Kurde. Nie! 5 plus 11. 11. Nie widzisz, żeby gdzieś tu był jeszcze jeden glade. To otwieram wszystkie skrzynki, po prostu tak, po prostu zaczynam rozpierdziel tam robię, wypuszczam te kury, tam po prostu wszystko otwieram. Okej. Okay. Magikalnie po prostu, nie że szukam, tylko po prostu wszystko wywracam tam. Dobra, no to robisz to. Do chaosu dodane zostaje jeszcze to wszystko. I on się tak odwraca, widzi, że tam mu kury z tyłu uciekają, tak... I biegnie je łapać. I rzućcie na spostrzegawczość ci, którzy zostali na zewnątrz. Okej. Okay. Jesus Christ. Na spostrzegawczość, czyli na percepcję. Sorry, bo ja to po angielsku to wiesz. Po angielsku wszystko. 13. 13? 12. 9. Dobra. Vincent, widzisz Glade. Jest wsadzony jakby za pasek tego dzieciaka tam z tyłu. Kto, jakie jeszcze było? Bo było 12, prawda? Tak, ja jestem pół oczko niżej. Dobra. Od Vincenta. Widzisz strażników, że idą w waszym kierunku.
bo jest zamieszanie, wszystko stanęło. I widzisz, że idą szybkim krokiem. Okej. Okay. Puszczam do wszystkich, jest za pasem dziecka. Ja puszczam do KE. Spierdalaj. Uciekam, po prostu próbuję dobra, wyskoczyć. Zelfuj znowu, jak tak. Tym razem. 9 plus 6, 15. 15, a to już muszę rzucić Jonsonowi. I chcę ten, jedną... Dobra. No. O którym otworem wozu uciekasz? No bo zakładam, że on idzie z tyłu, żeby tak zgaduję, bo nie wiem. Zgaduję, że idzie do tyłu, żeby wsadzić kury, więc ja próbuję tak jakby z przodu, z prawej strony, jakby z przeciwnej niż skoczyłem. Dobra, tak. Udaje ci się. Znikasz gdzieś w tłumie. Już teraz coraz bardziej rozrzedzającym się, już właściwie wręcz uciekają ci żebracy, kiedy widzą, że idzie straż miejska. A ork, który najpierw smagał ich batem, teraz już po prostu wyjął taki ogromny, taką ogromną maczugę i już tam schodzi do nich. Dobra, co dalej? Na czym stanęliśmy? Vincent. Aha, tak. Kto zobaczył? Aha, tak, Vincent, ty tak, powiedziałeś do wszystkich, że jest zapasem dziecka. Tak. Dobra. No dobra, a czy w tym, przepraszam, przerwiesz, czy w tym chaosie nie jest taki chaos teraz, że da się przecisnąć przez tą bramę? Po prostu, że już robi się taki rozpierdziel, że... Za daleko jesteś. Aha, dobra. By nie zrobiliście syfu pod samą bramą, tylko dalej. O wiele dalej. Dobra. Okej, ja podchodzę, bo ten Jonsson trzyma to dziecko teraz, tak? Nie, Jonsson próbuje łapać kury. Dziecko trochę bezradnie stoi. Znaczy, to nie jest dziecko, to jest nastolatek, ale stoi teraz, po prostu trzyma konia i trochę nie wie, co robić. Okej, okay. Podchodzę do niego, obejmuję go tak, ręką. O, młody, wszystko dobrze, uratowałeś mi życie. O, się odwrócił, kiedy mam tą rękę. Tak, no, nie ma za co... I dalej trochę, wiesz, Stranger Danger. Widzisz, że speszyłeś go. Okej. To odsuwam się. Mówię. Okej. Okay. O! Przepraszam, może jestem trochę zbyt bezpośredni. Nie pomożesz swojemu ojcu łapać kur? Ja mogę przytrzymać wasz wóz. Wykonywanie. Nie, znaczy nie wiem, bo albo deception, albo przekonywanie, zależy co chcesz zrobić z wozem. Okej. Mam ten sam bonus do obu rzeczy. Ale musisz mi powiedzieć. Deception. Deception. Będzie to 13. 13, dobra. To nie jest krytyczne przebicie, niestety. Nie jest to krytyczne przebicie. Kiedy on ci insightuje. Na pewno jest przerażony. Tak. I on. No dobra, niech panu będzie i oddaje ci lejce. I biegnie do swojego ojca. Okej. Okay. Ja pokazuję Vincentowi tylko w stronę dzieciaka. Mhm. Trzymając konie, uderzam w udu ostatni raz i wysyłam mu okradaj go. Okradaj go. Vincent. Więc... Bo ty jesteś tam zaraz obok właściwie, nie? Bo tak. Ty się siłowałeś o papierek z tym, z Jonssonem, więc jesteś zaraz obok. Więc widzicie, jak Vincent traci trochę wysokości w chwilę. Tak by nie schyla się, tylko po prostu opada troszeczkę. I gdy dziecko przychodzi przy nim, wyciąga do niego rękę oraz drugą oraz trzecią i próbuje schwytać Glade. Dobra. Garrett ubezpiecza Vincenta. Tak jakby
zastępuje dzieciakowi drogę tak przypadkiem w tym kamieniu. A, dobra, dobra. A ja stay chciałbym... of hands. A ja bym chciał of... w tym No. W tym samym momencie ostatni raz wysłać message do Kae, która jest no wystarczająco blisko na pewno, żeby doleciało do niej message. Ty podobno umiesz się zajmować zwierzętami. Mam dla ciebie... To są konie? To są konie. Dwa konie do powożenia. No to... A wiem, gdzie jest w ogóle? Ja wiem, skąd message dobywa się, jakby jest w stanie... Nie wiesz, a możesz no, się rozejrzeć, tak, więc sądzę, że... Mi. Tak, widzisz Malwina, który trzyma lejce tych wozów Jonsonów. Okej, okay, no to podbiegam szybko do Malwina, przejmuję te lejce i... No to wskakuję w sumie na wóz, tak? I pomogę ci też wskoczyć na ten wóz i jakby i tymi lejcami... Okej, powoli. Jest wóz przed wami, przede wszystkim. Wyjeżdżają z miasta, my te wyjeżdżające z miasta bierzemy. Ale Malwin powiedział, że nie bierze pierwszego wozu, tylko tak, jakiś tak, następny. Tak. I wyjeżdżające. Tak, więc wyjeżdżające. Ja jakby zatrzymałem kolejkę wyjeżdżających, stąd myślałem, no że tamte pojadą ja rację, że dalej. Przed nimi jest teraz przerwa dość duża, tak, ale tam tak. Gdzieś w oddali jest następny wóz. Są. No i dobra. Slay of Hands, dla Vincenta z adwantagem, ponieważ Garrett mu pomaga. Pierwszy rzut to 13, drugi rzut to 14, plus Slay of Hands, czyli 16. 16? O kurwa, udaje ci się. Po prostu niczym taki automatny, wiesz, robot chirurg, tam te twoje trzy ręce się zanurzają w kierunku tego dziecka i bez problemu jedna z nich udaje się wyjąć Glade i w tym samym momencie słyszycie za sobą i Kae, co ty robisz właściwie? Jaki no i... Malwin, ty też jesteś na tym koźle, tak? Ja nie jestem. Powiedziałem, że się zgadzam na wchodzenie. Ja wsiadam, bo to jest, jak to jest, karoca? To jest wóz taki... To jest wóz kryty. Na pakę na wóz. No, to ja wskoczyłem i dajcie rękę. I brodotolejcy, dajcie rękę, żebyś ten... Okej. Okej, wskakuję za Kae. Fuck it. Dobra, czyli wskakujesz, jesteście razem na koźle. No. Tak. No i strzelasz lejcami. No strzelam. Animal handling. Dobra. Bo ty nie masz proficiency w wozach, ty masz w wozach nie mam. No. Oh. Jezus. 8. 8? No to one zastukały w miejscu, ale nie ruszyły. I patrzę na Malwina, co teraz, nie? W sensie tak... Patrzę na to, że sobą załamany już. Słyszycie? Wysyłam do was. Udawajcie, że je zatrzymaliście, bo uciekały. Błagam. I ja robię najgłośniejsze na świecie. Wiśta! Stop! Patrzę w stronę Jonsona. Jonson ma po prostu dwie kury tak pod pachami. Odwraca się tam, widzi co wy robicie, ale już ma czerwony jak po prostu rozgrzane żelazo. Już idzie w waszym kierunku, ale ręka strażnika miejskiego kładzie się na jego ramieniu. I co się dzieje? Czemu nie jedziecie? Blokujecie całą drogę. Jonson się odwraca i to te gagatki. I co wy robicie? Ja się odsuwam, bo ja widzę tego strażnika, tak? Tak. Tylko wóz przesuwamy. Ja odsuwam się między dwa konie. Ja casuali odchodzę. Dobra. Ja jestem po prostu Marcin i sobie obserwowałem po prostu. Marcin, just Marcin the things. Dobra, co robi ekipa na koźle wtedy? Suwam się między dwa konie i przechodzę pod jednym na drugą Animal stronę. Handling. Aż tak? O, no. No dobra, jest to koń. Cię zabije za coś takiego. Nie. Nie. Team wipe konie. No, by was rozjebało. 19! 19. Dobra. 19.
Udaje ci się nie zahaczyć nic miękkiego, przez co koń nie dostaje pierdolca i udaje ci się przemknąć na drugą stronę drogi. Kae, ty co robisz? Strażnik już, tak, już wygląda zza tego ogromnego Jonsona w twoim kierunku. To też zaskakuje, ale w sensie jakby z wozu po prostu, a nie że między konie. Dobra, w którą stronę? No w stronę Malwina po prostu. No. Dobra, no to stealthuj. Jezu, 7 plus 6, 13. Słabo to, że to mam dzisiaj słabe. Dobra, strażnikowi rzucić. Nie tak słabe jak ja tutaj. 16. No, strażnik ma 16. W takim razie... I on przesuwa się, widzisz, że odsuwa Jonsona i... Ej, ty! Stój! I biegnie za tobą. To ja lecę, spierdziłem, jestem w szatach żebraka, więc jakby próbuję wbiec gdzieś tam w grupę jakąś. To do wyboru masz, albo stealthujesz, albo po prostu rzuć atletykę, jak po prostu chcesz go uciec. Atletykę. No. Chciałbym, zanim zrobisz cokolwiek, dać ci inspirację bardowską. Bardycką? Dobra. Bardycką. Tam trochę gdzieś już z tłumu słyszysz... Oh, shit. Słyszysz tak. Idź za okruchami chleba. One zaprowadzą cię tam, gdzie jest go najmniej. Nice. Okay. Inspiracja dla Kuby. Kae, dostajesz Bardic Inspiration i rzucaj atletykę. Masz D4 dodatkową, jeśli dobrze pamiętam. A nie, nie D6. D6 dodatkową do wyniku, jeśli chcesz dodać. Czyli jest 10 plus 3. Plus, co tam masz z tego? No właśnie, z atletyki nie mam nic, ale chciałem uciec po prostu, więc wziąłem atletykę. 13. 13? O, dobra, razem z tą D6? Tak, tak, tak. Dobra, to rzucę strażnikowi, czy on... Mechanika pościgu, panie i panowie. To jest dopiero fajna rzecz. Ale dziś potężna sesja. I to bez walki. Dzisiaj jesteśmy tak ojebani sprzętem od góry do dołu. Ile było? 13 tylko. 13, dobra. Nie dogania cię, ale też nie ucieka, nie traci cię z oczu. Dalej biegnie za tobą, przepychając tłum i słyszysz, stój! No to ja już jakby jak się trochę odsunęłam, no to próbuję teraz się schować już faktycznie. Dobra, w sensie to teraz tak, żeby... stealthuj. Teraz stealth. Wy to też widzicie wszyscy, nie? O, 19 plus 6, 25. Uf. Dobra, to nawet nie muszę rzucać, on nie jest w stanie tego. Dobra, w takim razie po prostu już było stój w imię Gardis i już macie złapać, chwyta cię za ramię, odwraca, a to jest jakiś inny żebrak. Jest. I on się odwraca i próbuje cię rozejrzeć, ale ty już dawno zniknęłaś gdzieś w tłumie. No dobra. To. Dobra. Ja próbuję namierzyć w tłumie moich współtowarzyszy. Współtowarzyszy biedy. Niedoli, no. Tak, no też próbuję znaleźć ich, żeby w końcu jakiś punkt zborny wymyśleć. Dobra, czyli rozpierzchnęliście się, gdzie się tak spotykacie w takim razie i po jakim czasie? Ja po minucie, kiedy już się trochę uspokoiła sytuacja, wysyłam do wszystkich. Minuta to za mało, żeby ta sytuacja się uspokoiła, ale trochę czekasz, aż wiesz, aż Jonsonowie złapią kury z powrotem. Tak. Jestem przycupnięty przy jednym z namiotów żebraczych. Dobra. I informuję ich, jakby informując o rozpoznawalnym elemencie tego namiotu. Powiedzmy, że jest przy jakimś słupie. Dobra, to słyszycie tą telepatyczną wiadomość. Jaki to ma zasięg? Przypomnij 120 mi. Stóp. Dobra, to wszystkich jesteś w stanie bez problemu. Po pewnym czasie słyszycie telepatyczną wiadomość od Vincenta. Próbuję iść w stronę Vincenta.
A ja tak, jak uciekałem, to się widząc, że wychodzi straż, to zakładam, że ludzie, takie typy spod ciemnej gwiazdy, jakby od razu się odsuwają z tego miejsca, gdzie są strażnicy. Bo ja chcę poszukać właśnie jakichś złodziejaszków, kogoś takiego. To okay. Widzę, że jak jest pojawia się straż, to oni od razu tak robią krok w tył, więc ja za takimi ludźmi jakby chcę się poruszać. Jakby, a, okej, okay, dobra. Nice. A to percepcja. Mhm. Ja idę w stronę Vincenta też. 18 plus 6, 24. Dobra, kiedy po prostu ta straż już cię goniła, widzisz, że tam rzeczywiście paru się rozpierzchło i mignęło ci gdzieś wzrokiem Thief's Cant, że ktoś coś pokazał w stylu do kryjówki, czy coś w tym guście. O, dobra, no to ja idę za tą osobą i też tam pokazuję jakby, że jestem z nimi jakby, nie? W sensie, że dobra, jestem, czyli podnosisz mały palec zagięty tak. Jak hak. Tak. I oni jest trochę zdziwieni, bo ciebie nie rozpoznają, ale Thief's Cant, więc tylko właśnie skinął głową i gdzieś tam się zaczynają, w jednym z namiotów się po prostu schowali. No to się tam chowam razem z nimi. Dobra, to na chwilę przechodzimy do KE. To moment, muszę zmienić muzykę, bo tutaj widzę. Dobra, to wyłączam. Dobra, i teraz będzie. O, to. Słychać? Słychać. No może trochę za mocne. To będzie lepsze. O, idealne. Dobra, widzisz namiot. Nierozpoznawalnie taki sam jak wszystkie inne tutaj. Poza tym, że w jednym jakby rogu nad wejściem jest wypalony znak złodziei i to jest kryjówka. To jest symbol kryjówki, czyli trójkąt po prostu, taki prosty. To jakbyś nie... Ktoś, kto nie zna Thief's Cant, po prostu od razu by to przeoczył. I te trzy postaci właśnie wchodzą do tego namiotu i ty za nimi, w momencie, kiedy już przekraczasz jakby to takie wejście, płachtę wejścia, nagle czujesz ramię na swoim lewym, rękę na swoim lewym ramieniu i nóż pod twoim prawym żebrem. Kim jesteś? Kimś, kto zrobił zamieszanie w wieży więziennej. Uśmiecham się od razu. I tak ściągam kaptur i robię taki uśmiech, taki dobra. Wiesz, obrzydliwy. Widzisz tych dwóch gości, którzy byli przed tobą i mają też noże, trochę się odsunęli, widząc piratkę z GIF, ale ten z tyłu widzisz, że tylko się bardziej zacisnęło na twoim ramieniu i nóż tylko bardziej po prostu się gdzieś tam między twoje żebra już wbija i... A więc to ty spowodowałeś, że jest tak dużo teraz patroli. Nic się nie da zrobić w mieście. Wszystko spłacę, tylko zaprowadźcie mnie do Gomlesza. A może moglibyśmy poderżnąć ci gardło tutaj, co? I wziąć za ciebie nagrodę, co ty na to? Czy ja mogę jakoś użyć swojej umiejki z backgroundu? Możesz, ale to musisz opisać, jak to robisz. Bo to ja mam umiejkę, która nazywa się Wretched Kinship, czyli że jakby ufają mi takie typy spod ciemnej gwiazdy, dlatego że wiedzą, że też jestem wyjęta spod prawa, tak samo jak oni. Jakby mogę ich tam... No oni mnie wspomagają. W sensie normalni ludzie, tacy obywatele jakby gardzą nam. Masz taką możliwość, ale nadal musimy to jakoś odegrać. To słuchaj, wyciągam powoli, no bo złota chyba mi nie zabrał Gareth, mi się wydaje. Tylko zabrał mi broń, ale nie zabrał mi wszystkiego. No nie. Więc wyciągam 3 złote monety i mówię, mogę załatwić tego więcej. Bardziej wam się opłaca mnie zostawić przy życiu. Patrzy na to złoto i tam czuje, że ta postać z tyłu trzyma cię nadal, jeden z tych z przodu mają cały czas kaptury, nie widzisz ich twarzy, jedynie takie skrafi podbródki tam gdzieś wystają i brudne zęby, on chwyta te monety. Słyszysz chrzęst, jak wsadza między zęby. Dobra. Ale nie będzie łatwo cię przejść przez bramę.
Słuchajcie, mam... Jesteś sama? Mam jednego najewniaka, który szuka Marlosa Bato. Oni tak Marlos Bato. A przecież on nie żyje, a co? On chce go szukać trupa? Nie, szuka jakiejś informacji na jego temat, które mogą mu pomóc. Co jakiś... jakiś dziennikarzyna, czy co? Gardis. Znaczy on był Gardis. No, wiesz jak teraz cię do ziemi. Gardis! Chcesz nas tutaj sprowadzić? Czarno-czerwonych? Uwolnił nas z więzienia. Naiwniak jakiś. Przekonywanie, jak to mówisz, bo to brzmi wręcz nie, nieprawdopodobnie. O! 15 plus... plus wyżej, 16. Nice. 16 i on... Co ty pierdolisz? Czemu? Jaki on ma w tym interes? Życie mu niemiłe, brylan mu łeb rozgniecie. Myślę, że chce się może rozprawić nawet z brylanem, także jest nam idealnie na rękę. Jeszcze jedno przekonywanie. Okej. Ja w sumie spałam, jak Garrett opowiadał trochę tamten, więc trochę... Raz, dwa, trzy... Nie mam już nic, inspiracji żadnej. No, nie mam chyba czego tutaj. To on tylko... Może i chce, ale nie ma na to szans. Strzebora jeszcze było łatwo ukręcić, brylana się już nie da. I on puszcza cię i spierdalaj stąd, nie chcę cię tu widzieć. Masz szczęście, że cię nie poszlachtujemy i nie oddamy jako nagrodę. To się tylko uśmiecham do nich tak obrzydliwie i wychodzę. Z namiotu. Wow. Dobra, I wracam do tam, gdzie się umówiliśmy. Dobra, się tam w tym będzie... czasie, jak to się wydarzyło, o czym wy rozmawialiście przy Wincencie? Spotykacie się przy jakimś takim, że jest kilka namiotów i pośród nich już takie wypalone, żarzące się tylko lekko ognisko, jacyś tacy właśnie ludzie skryci kompletnie, tam siedzą, coś gryzą i wy się tam też jakby dołączacie. Nikt nie zadaje raczej pytań, mimo tego, że no... Dobra, trochę spojrzeli spojrzeli na Garetha i na Malwina, na Vincenta raczej nie patrzą. Trudno powiedzieć, czy nie zwracają na niego uwagi, czy się go po prostu boją. Mhm. Przekazuję Glade Marcina Malwinowi. Wiedziałem, że jest dla mnie. Dziękuję. I dobra. Wyciągam ten czwarty Glade. Chcę zobaczyć, jakie imię na nim widnieje. Na czwartym glencie jest Johnson Son. Mocne w chuj. Dobra. Ten będzie dla piratki. No właśnie, gdzie KF? Gdzie ona jest? Może najpierw go przechup. Tak, tylko że może jej wkład by się przydał. Do tego, żeby ustalić imię. Że dla KF był Glade z Genovefą, nie? Glade z Genovefą będzie dla mnie. Skoro nie widzą mojej twarzy, nie muszą wiedzieć. Dobra. Jak to mamy Glade'y? Nie ma jakiegoś takiego zwyczaju pokazywania twarzy? Cóż, mam kilka pomysłów, jak tego uniknąć, nie martw się. Dobrze. A piratkę... Piratki nie wpuszczą. Piratkę zatrzymają od razu. Trzeba będzie ją jakoś ucharakteryzować. Przepraszam, Melwie, nie słyszałem, czy mógłbyś powtórzyć. Walalala, bing bang. Wysyłam ci message. Ucharakteryzować. O, dobre. Dobra. Mi też się przyda charakteryzacja, jak już trochę zmienimy wygląd. Musimy się podczepić pod jakąś karawanę. Najlepiej z jak najdalszych stron tak naprawdę. Taka, która nie będzie miała pojęcia, co się dzieje w mieście. Może do jakiejś licznej. Pomyślmy, kogo zagramy. Miałem nadzieję, że będziemy mieli cały wóz dla siebie, ale
piratka nie potrafi nic. Im dłużej obserwuję, tym jestem bardziej przekonany, że ona nawet nie jest piratką. Poza tym myślę, że kradzież wozu na trakcie, nawet zatłoczonym, nie jest najlepszym pomysłem, by niezauważnie wyjść do miasta. Zwłaszcza, że kręcą się tu strażnicy. Lepiej dołączyć się do istniejącej karawany i przekonać ich jakoś, żeby wpuścili nas ze sobą. I to mnie obwinia się za złe decyzje. No nic, musimy ustalić wspólną wersję. W takim razie nie będzie to wersja, w którą wierzą i strażnicy, i osoby, które wprowadzą nas do miasta. Ja jako Genovefa będę odgrywała starszą panią, śpiącą w karecie. Nie będę zaraz pomyślą, że przewozimy ciało. Nie będę musiała pokazywać twarzy, ponieważ to wy wręczycie mój glejt. Starsze osoby muszą spać dłużej. Prawda? Malwinie. Widzisz, no, zanim kończysz zdanie, znowu widzisz to. Powoli zaczynasz rozumieć, co znaczy ten znak. Tak. Jest to pochwała, jak masz rację. Tak, ale chciałem dosłownie to powiedzieć. Co to oznacza, że masz rację. No dobra, ale i tak musimy się jakoś przedstawić ludziom z karawany też, żeby w przekonujący sposób wyjaśnić. Coś można wejść pieszo, nie trzeba być w wozie. Nie? Tak tylko tak. Mówię. No ale wtedy ten motyw ze spaniem będzie nieco utrudniony. Możemy się też wmieszać za jakąś karawaną i liczyć na to, że przyjdziemy jakoś, jak nas wylegitymują, po prostu pokażemy papiery i idziemy dalej. Ja, Garecie, myślisz, że już nasze twarze nie zostały jakoś wprowadzone do czarnej listy? No, liczę na twoją, na zdolności charakteryzacji i łód szczęścia tak naprawdę. Sami chcieliście wrócić do miasta. Oczywiście spróbujemy, ale dalej moim zmartwieniem jest ta piratka. Ona będzie musiała... nie zostawimy jej tu chyba. Czy chcecie ją zostawić? Nie chcę jej zostawić, ale ona sama nas opuszcza. Jeśli zaraz nie wróci, co możemy zrobić więcej? Dobrze, więc... Może ją złapali. O, wątpię, że ją złapali, ale... Chciała razem z tobą, Malwin, prawda? Widziałeś coś? Och, kazałem jej podążać za... tam, gdzie... O, nie zrozumiesz. Nieważne. Ale po prostu musimy ustalić wspólną wersję i musimy to zrobić bardzo niedługo i bardzo szybko, bo zaraz zrobi się tu gorąco. Gdy zorientują się na temat braku klejtów, to po pierwsze, a po drugie musimy dość przystępnie, dość przystępnych warunkach przeprowadzić cały proces. Wiecie czego. Malwinie, może po prostu wersja będzie taka, że jesteś poetu, który spóźnił się na uroczystości, rozpaczliwie chce się dostać do miasta, by uświetnić pogrzeb również swoją sztuką. Możesz poszukać inspiracji w tym przełomowym wydarzeniu. My możemy być twoją eskortą. Eskortą? Poeci nie mają eskort. Uwierz mi, Gachecie, to nie te czasy. Tak, może nasłuchałeś się jakichś bajek. Nasłuchałeś się jakiś bajek od twojego... No, może nieważne. Ale to nie tak. Nie możemy przypominać poszukiwanych. O, tak, im dalej odejdziemy od tych pomysłów, tym lepiej dla nas. Ja w Dobrze, będę po prostu... będę mężem Genovefy, która jest niemową. Tak. Jest chora. Nie może przewozimy pokazywać ją do miasta. Twarzy. Tak. Jeśli zjawi się KF, może odegrać wnuczka. Wnuczka? KF? Tak, jeśli możemy użyć charakteryzacji.
Możemy użyć charakteryzacji, aczkolwiek mam coś dla Kae w sam raz, co raczej sprawi, że nie będzie rozpoznawalna jako piratka. Jako co? I wchodzę właśnie. A jako co? I wchodzi Kae. Co tam? Naradzamy się na temat tego, jak wejdziemy do miasta i mamy już praktycznie całą historię. Ty jesteś wnuczką moją i Genovefy, pokazuje na Vincenta. A mamy te glejty wszystkie? Jakie imię? Ale kim my jesteśmy? Ja chcę być elfką. Masz już patrzę na uszy, więc... Patrz na Kae. Czy wysokością może odpowie ten być blisko? Trochę niska jak na elfa, bo piraci z GIFs... A właśnie nie pamiętam. Paweł, właściwie ty będziesz wiedział najlepiej. Ja mam zapisane wysokość, że się już... No. Ty znasz lepiej lore piratów z GIF niż ja, więc... Gdzie to było bio? Gdzie to w bio było, nie? Powinno być w bio, po drugiej stronie karty tak jakby. 170 centymetrów ma wzrostu. To taki trochę niski jak na elfa, no. Półelf może. Półelfka. Córka. Półelfka. Bądź wnuczka. Agaret? Agaret jej przyszły mąż. Czyli nasz... Czyli Kae będzie naszym pomiotem. Powiedziałbym bardziej trochę jak szwagier. Szwagier? Nie, szwagier to... To brat żony. Brat żony. Co za dziwny tytuł. Mam być bratem żony? Co? Nie. Gareth będzie bratem żony. Gareth będzie... Czyim będę szwagrem? Jestem żoną? Czy szwagier to też współmiotne? Szwagier, można tak powiedzieć, bardziej współ... Doszywany tak, trochę. Powiniowacony. Tak. Tak chałkacz zawsze mówi. Dobra, podsumowując. Genovefa i Malwin to małżeństwo, tak? Tak. Nie. Genovefa i Marcin to małżeństwo. Trzymajmy się jednej wersji. Dobra, Marcin, Genovefa są małżeństwem. KF jest i... jeszcze nie wiem, czy KF, tak? Jest ich córką, tak? Nie, wnuczką. Wnuczką, dobra. To kim ja mam być w tym planie? Syn będziesz jej mężem. Dobra. I to okay. Mrugam do ciebie. Okej, okay. Jeden szkopuł. Nasz cały ekwipunek. Zostawiamy tutaj, jak go przemycamy? Normalnie, przybywamy i... Tyle. Nie wiem, o co ci chodzi. Garecie. A twój mówisz, to patrzysz na Gareta w pełnej prawie zbroi. No, uzbrojonego po zęby. Mhm. I z całej pokryty symboliką Gardis. Musiałbyś się nieco przepchać. Dobra. Chowam kolczugę do plecaka. Tam, gdzie wcześniej schowałem płaszcz. Rozpuszczam włosy, trochę je tak w takim lekkim nieładzie, żeby też trochę nachodziły na twarz. Zdejmuję też moją zieloną szarfę i obowiązuję nią znak na końcu mojego kostura, żeby nie był rozpoznawalny. Ale nadal mamy ciężki, grzechoczący tobuł. W którym jest wiele rzeczy. Mam również tarczę, młot. Myślę, cóż, że będę mógł kilka z tych rzeczy schować. Przecież nie musimy udawać kogoś z gminu, nie? Nie musimy udawać rolników, tak? Mogę być wojownikiem. O ile nie są podejrzane. Nie będzie problemu. Myślę, że to nie będzie problemu. Może powiedz, że jesteś ogromnym... W sensie jest obowiązek bycia uzbrojonym ogólnie w Nowym Sire. Każdy musi mieć broń. No. To jest wymagane, więc jedna, dwie sztuki to nie jest jakieś nic dziwnego. Garecie, może gdyby cię spytali, powiedz, że jesteś wielkim fanem Gardis i też... Mogę być ochotnikiem, który chce dołączyć do Gardis.
Prawda? I wtedy... Dlatego przebył na miasto. Kto jak nie ty zna wszystkie zasady rządzące tą organizacją i też cały kodeks honorowy jej. Tak. I wy, jako moja rodzina, przybyliście do miasta ze mną, gdzie ja chcę dołączyć do gard i jednocześnie uhonorować zmarłego mistrza, biorąc udział w jego uroczystościach pogrzebowych, tak? Tak. Myślę, tak, że to tak. Dość wiarygodna bajka. Tak, dobrze. My będziemy twoją rodziną, która cię chce wspierać w tym. A poza tym jesteśmy prostymi ludźmi, a prości ludzie uwielbiają takie pokazy. Siły. Czemu rodzina miałaby wspierać miod? Nie zrozumiałbyś. Wincencie, będziesz nie mógł babku, prawda? Tak. To dobrze. Powinno się udać w takim razie. On tak nie mówi. Tylko coś tam wierca mi się w mózg zawsze. Dobra, mężu, dawaj moje gnaty. Proszę, żono. Nie wiem, swoje dwa pistolety wyporządzam. Będziemy musieli wykonać szybki makeover, mówiąc po elficku, języku, który znam. Znasz elficki? Półelfko? Znam. Of course. O, jest. Ma bardzo chrząstki wręcz. Ma bardzo chrząstki akcent, ale mówi po elfisku. Oh, beautiful. We can speak in elfish. Jest. Very good. Great. Mamy dwa po prostu chujowe akcenty. Let's go. Dobra. Dobra. Zatem musimy szybko działać i nieco się przyodziać. Schowajmy się i dajcie mi chwilę. Malvin, możesz coś poradzić na moje żółte tęczówki? Ja już jestem w torbie i wyciągam. Idealnie się składa. Posiadam soczewki. Czy soczewki mogą istnieć? Mogą! W tym jego kicie do Disguise Kit. Mam Disguise Kit, który czytałem, składa się z małych gadżetów pomagających w twoim przebraniu. Nie wiem, jak inaczej opisać soczewki jak małe gadżety. Tak, ale jesteśmy też w takim renesansie trochę bardziej. Wątpię, żeby były soczewki w takim kicie. Dobra, mam pomysł. I... Daję okulary moje Garretowi. Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, zakładam okulary. Dobra, okay, odpowiedź. Pierwszy raz widzicie moje oczy. Tak, pierwszy raz. Jakie są? Jak wyglądają? No ciemne oczy, czarne oczy. No lekko skośne, tak jak opisywałem. Ale masz czarne oczy. Słyszałem bardzo, co śpiewał o tych oczach chyba kiedyś. Tak, znałem go. Dobra, kiedyś ci opowiem. Czas mija. Genovefa, Francesco, Marcin oraz... Spróbuję przypomnieć. Mam tu zapisane. Izildea. I mówię tak, z taką wyniosłością. Dobra, chwilę. Słyszysz szuranie i podaje ci, tak wychodzi z szpary między płachtami, wysuwa się. Dobrze. Gotowy. Ostatnia kwestia. Vincent, co jeśli strażnicy będą chcieli ujrzeć twoją twarz? Znajdę na to jakiś sposób. Tylko musimy się upewnić, że papier Kaja już jest schowany. Bo będę musiał użyć jednej ze swoich sztuczek, a mogę robić tylko cztery na raz. Cztery? A, no tak, glejty. Hmm. Dobra, no to... czyli cztery glejty jesteś. Tak. Tylko. No to Vincent idzie na końcu. Nie, sekunda. Mój był pierwszy. Pierwszy stworzyłem ja, Genovefa. Czyli mój glif nie może być już na widoku. Dobrze. Przepraszam. Dobra, to Vincent
Ty wiesz lepiej, jakie glify mogą być na widoku, więc w jakiej kolejności idziemy. Ja trochę się zgubiłem, bo pierwsze macie, genowe. Macie cztery glejty, nie? Tak. A ty możesz mieć tylko cztery magiczne przedmioty. Tak. Więc w momencie, to kiedy ja zrobię nowy magiczny przedmiot, to stary ostatni się zdezaktywowany, co znaczy, że mój glejt zrobiony jako pierwszy, przerobiony, staje się... Dobra, a jeszcze raz, co chcesz zrobić jako nowy magiczny przedmiot, bo chyba to przegapiłem. Nie mówiłem jeszcze, ale zamierzam... A, dobra, nie mówiłeś, okej, że masz plan, dobra. Dobra, teraz szybka przebiórka. Jak się nazywasz? K.E. Pokazuję. Isildea. Isildea, o, to strasznie trudne z moją pamięcią. Isildea. Isildea, Marcin, Francesco. Cesco i Genovefa. To nasza rodzina. Zatem. Malwinia, byłbyś w stanie dorobić mi jakąś bliznę? Taką charakterystyczną? Ja mogę. Tak, Isildea zrobiłaby to za darmo pewnie. Pierwszy raz w swoim życiu zrobiłaby coś za darmo. Ale mogę spróbować. Ale i tak by dostała odpłatę. Najpierw chciałbym jednak zająć się Isildeą szybko. I chcę wypudrować całą Isildeę, by nie miała tak trupio-żółtej skóry. Tak, i wyglądała bardziej jak elfka. Dobra, to po prostu rzuć Disguise Kit. Mam proficiency, więc mam Tak. I po prostu opisz jak się, po prostu opiszcie, jak się przebieracie i po prostu już przejdziemy do tej sceny, w której wchodzicie do... Jasne. Jesteście pod bramą. Jasne. I dobra, dajesz to wszystko. 16. Jeśli nie dodaję nic do Disguise Kitu poza proficiency. Chyba nie. Czy mogę jakiś z charyzmy, performance? Możesz dodać. Performance możesz dodać. No, to jest z performance'u. 22. No okej. Okay. No to. No bo właśnie tak dziwnie na płasko, prawda? Nie? Masz tam lusterko? Czy mam lusterko? Ja nie mam lusterka, ale ja robię to na osobę. Dobra, nie, a czy nie, w Disguise Kicie? Powinno być. Powinno być, ale sprawdzę, żeby być. Musi cosmetics, być. Small props let you create disguises. No raczej dobra, powinno bo ty być. Musisz siebie widzieć, musi tam być lusterko. Tak, może jest po prostu bardzo małe, że nie jest aż takie jak w Bulgars Kit. Dobra, jasne. Jak się przeglądacie w lusterku, które potem pokazuje wam Malwin, to się nie poznajecie praktycznie. Dobra, więc ja tak dorabiam sztuczny nos. Nawet skądś zrobił woskowy nos właśnie. Mam sealing wax. Okej. I ulepię z niego nos, jakbyś był po najlepszym nose jobie ever. Okej. To jest very hot half elvish woman. Jestem dobry w tym akurat. Tym cię znam. Znam się na tym. Ja się wybielam. Też pudrem. Ale tylko trochę. W sensie nie jakoś bardzo. Nie, no dalej jestem raczej dość. Mam dość ciemną karnację. Mm-hmm. Gareth, tobie dorabiam szramę idącą przez oko. Mm-hmm. Dobra. I to jest typowo jakbyś, to nie była profesjonalna broń, którą dostałeś. To jest ugly. Kulipanem ktoś mu przejechał po mordzie. Tak, to jest bardzo nieładne. Mm-hmm. I jeszcze dwie rzeczy. Kaja, dostajesz ode mnie czerwoną suknię balową. Wow, nice. Ja po prostu biorę, w życiu nie widziałem takiego materiału. Zapomniałem, mam że ty dwa sety of fine clothes. Tak. Ja robię takie wow, po prostu ubieram, nie? Tak po prostu... Wyglądasz jak przeciwieństwo piratki w tym momencie. Nice. Jest czerwona z białymi akcentami, takim trochę. Ja taki sobie pomyślałem, ty kurde, serio. Takie złoto na dekolcie.
I do tego kapelusz z piórem. Kurwa. Taki damulka. Ja się przebieram też, ponieważ nie powinienem mieć raczej swojego stroju. A mam drugi jeszcze, set of fine clothes. I to będzie, jako że to są fine clothes, to musi to być coś ładnego. No ty miałeś jeden damski, jeden męski zestaw, pamiętam. Tak, chyba. Tak, mhm. Tak. A i... Skąd mam tę kieckę? Nieważne. I to będzie pasujący do stroju Isildee. Taki półoficjalny garnitur. Taki business casual trochę. A, okej, okay, okej. Okay. Tylko, że no nie taki nowoczesny, no nie? No. Nie, rozumiem. Taki, że wiem, że ma te takie... O Jezus. Zabijecie mi teraz za to czat, ale że ma te takie falbany tutaj, ten taki... Troszkę tak, troszkę tak. Że te takie... Kryza. Kryzę tą taką, te wszystkie... No rozumiem, o co ci tak, chodzi. To jest, po prostu eleganckie jest... ubranie z okolicy XVIII wieku. Tak, ona jest biała, ta falbana Szafot, jest... tak, dziękuję. Ta falbana jest biała, garnitur jest taki ciemno-czerwony, jest ciemniejszy niż ta suknia i spodnie jakby po prostu pod kolor z takim cieniutkim białym paseczkiem idącym wzdłuż nogawek obu. Mm-hmm. I tyle. No i mój strój chowam do mojej torby. Bo ty masz taką przez ramię dość dużą, pamiętam. Bardzo dużą, tak. No mam, nie wiem, bo ogólnie z inwentorym ja mam też chest ze sobą, ale ja raczej go nie zabrałem z więzienia. Nie, małe szanse. To jest niemożliwe, żeby to nosić. I przykrywam te ubrania swoimi rozrzuconymi różnymi papierami, właśnie sprzętem do pisania, też case'em na mapę i scrolle są dwa, więc jakby ten strój jest na samym dole wciśnięty. Mm-hmm. Swój płaszcz też tak wciskam na samym dół. Ja wyrzucam po prostu swoje pirackie. W sensie jakby z obrzydzeniem teraz patrzę po tym, jak mam zajebistą czyste ciuchy, kurde, pierwszy raz chyba od 20 lat. To też chyba, bo tylko to jest balowa, ona nie jest jakaś super wygodna. Ta jakby sobie, wyrąbane, jakby whatever. Nie? W sensie, nowe auto. Oficerskie? Co? Ja nie miałem, ja miałem takie, wiesz, mocno zużyte te ciuchy w sumie. Okej, okay, spoko. W sensie jakby... Opowiedziałem z opisu, że to była jedna dobra rzecz ubrania. To były te buty twoje. A, no dobra, to buty zostały. Okej, okay, bo tak nie słyszałem. Tak, to buty mam cały... Nie daję sobie ściągnąć butów w sumie. Mam tą kieckę balową i te buciory takie. Zakładam, co ona zakrywa pewnie trochę te... Tak, tak. Ona jest tak. Do ziemi. I w podwiązkę sobie wsuwam jeden z pistoletów. Okej, okay, nice. Nice. Nie ma za co, chciałem tylko powiedzieć wszystkim. Do wszystkich, nie tylko do was. W tym czasie, kiedy to się dzieje... Vincent stoi przy drodze i obserwuje przejeżdżające karawany, patrząc na starsze panie, analizując okay. Ich ubiór. Mm-hmm. I w końcu decyduje się na ukolorowanie swojego płaszcza w taki babciny róż. Jasne. Wiem jaki. Żółte kwiaty. Tak, jest taki babciny róż z elementami florystycznymi. Florystycznymi, tak. I taki właśnie przychodzę do nich. To już jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze jedna rzecz. Skąd zmierzamy? To może być pytanie, które może paść przy bramie. Ty znasz te rejony, ja nie znam nic. Dokąd prowadzi roch gościniec żebraczej bramy? Do jakiegoś... Raczej prowadzi tak. Po pierwsze w te wiochy, które się znaczy wiochy, przepraszam. Te gospodarstwa, które się znajdują dookoła Casa de Comerade, a najbliższą wioską jest, już ci mówię, tylko zerknę na mapę, jest Tinta. Jest taka wioska, która się nazywa Tinta. No, jest też takie największe stamtąd już taka większa wioska. Okej, okay, ludzie dość zamożni też mogą z niej
Tak, to jakieś sioło jest. W sensie wręcz, to nie jest niepopularnie zamożni ludzie gdzieś tam dalej, ponieważ różnego rodzaju to taka zubożała szlachta z Sayer starego przybyła tłumnie do nowego Sayer i dostali różne tereny, posiadłości i tak teraz siedzą i tutaj gniją właściwie. Czyli możemy pochodzić z majątku niedaleko Tinty. Tinta, tak? Tak, dobra. No to chyba jesteśmy gotowi. Tak. Bardziej nie będziemy. To co, ruszacie? Idziemy. Tak. Dobra. I od tego momentu zaczniemy za tydzień. Jo. Wow. Zajebiście. O kurde, to była dobra sesja, a mi się podobało. Dużo jest wytłumaczonego. Ale dobra, sesja. Kurde. No. Dobra.